Dzień dobry, proszę Państwa, a właściwie dobry wieczór, nieco jaśniej w Resecie Obywatelskim. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak, producentem programu jest Małpiak von Małpol. Za sterami do spółki dzisiaj będą siedzieć Maciej Karnas i Michał Lalak. Dziś mija tak pi razy oko tydzień od rozpoczęcia roku szkolnego, drugiego z najbardziej znienawidzonych przeze mnie dni w roku po Wigilii, ale o tym już Państwo wiecie, jeśli jesteście stałymi oglądaczami i oglądaczkami nieco jaśniej. A to jest ten drugi dzień w roku, od którego minął tak mniej więcej tydzień. I mam wrażenie, że jest to rok dość wyjątkowy, ponieważ jest to ten rok szkolny, w którym rząd spuścił ministra edukacji Przemysława Czarnka ze smyczy. No może tak nie do końca, ale tą smycz Flexi tak dosyć mocno już wydłużył, bo mamy podręcznik do hitu, sławny podręcznik do hitu. Czy zasłużenie? O tym się przekonamy. No i właśnie, mamy ten podręcznik do hitu, a ze mną są już Maciek Rauchut, nieustraszony 16-latek wraz z Anetą Korycińską, nauczycielską u polskiego, blogerką edukacyjną, twórczynią bloga Baba od Polskiego. Obydwoje z nami w studiu i właśnie a propos podręcznika do hitu, tutaj się dzisiaj trochę zebraliśmy, ale to nie jedyna, proszę Państwa, tutaj niespodzianka dzisiaj, bo mamy też Alinę Czyżewską, która zmaterializuje się z nami głosowo, połączy się z nami, a nawet już jest, i będziemy rozmawiali nie tylko o hicie, bo o tym na początek, ale będziemy rozmawiać też o szkole, o tym, jakie patologie ją toczą. Myślę, że mamy tutaj taki... Będziemy mieli pełen wymiar tego, co się w szkołach dzieje. Alina Czyżewska jako ta, która obserwuje pewne patologie formalne, prawne, pewne nieścisłości. Maciek, który zna to z autopsji ze strony uczniowskiej. Niestety. Niestety. Też ja żyję wspomnieniem tych patologii, więc się nie przejmuj. Są one we mnie cały czas bardzo mocne. No i mamy też, no i właśnie, mam problem, Aneta, bo nie wiem, czy się do ciebie zwracać per babo, czy per Aneto. Wszystko w porządku, jestem babą. Dobrze, per babo, więc babo Aneto, no, ty jesteś nauczycielką, tak? Tak. Która zna to z drugiej strony tej takiej, no, bardziej nauczycielskiej. Ale cóż, na początku, a może Alina Czyżewska da jeszcze głos? Z wielką chęcią daję głos. Cześć, witam wszystkich. Dzień dobry. I słuchajcie, pierwsza rzecz. Z Maćkiem się widzieliśmy jakiś czas temu, kiedy wygrał to sprawę z ojcem Rydzykiem. Tak. Słowo wytrych, słowo dla Państwa na co dzień, nie tylko na dziś, to dostęp do informacji publicznej. I cóż, dzisiaj nie bez powodu jesteśmy tutaj razem, nie tylko w rocznicę pierwszego dnia szkoły, w tygodnicę, bo postanowiliście się zająć podręcznikiem do hitu we dwójkę, prawda? Tak jest. Dostałam ten podręcznik z pewnej gazety, która się nazywa NW, bo była akcja Szkoła bez bzdur. Bardzo mi zależało na tym, żeby go nie kupować jednak, żeby nie dokładać te cegiełki, ale nie mogłam sobie darować, że znam tylko cytaty z przedruków, chociażby w różnych dziennikach też prześmiewczych. Chciałam sama to zobaczyć, więc go przeczytałam i zrobiłam live, który trwa chyba 2,5 godziny na Instagramie, aż się zmęczyłam po prostu. Czułam, że dostanę zaraz gorączki od tego podręcznika. Czytałam go po prostu całego i pokazywałam ludziom, co jest w środku. Czyli było tak źle, że nie odrzuciłaś go, tylko stwierdziłaś, że musisz się z nim rozprawić po prostu. No właśnie, problem w tym podręczniku nie jest taki, że tam są bzdury od początku do końca. Mhm. On jest dobrze całkiem wydany. Jest nawet ładny, jak na podręczniki, nawet. Znaczy, widzimy, że tutaj się zaczyna rozdział, jest cywilizowany, nowoczesny, bo są kody QR. Które się w Polsce bardzo średnio przyjęły. Oczywiście, że w Polsce się średnio przyjęły, na dodatek to też nie jest jakaś wielka nowoczesność, no ale jak na szkołę, która wiecznie jest w tyle, to jednak tak, jest ta zmiana. Problemem jest to, że tam takie prawdy ogólne, z którymi się wszyscy zgodzą, są łączone z opiniami profesora, które są podane jako fakty, nie ma żadnych przepisów. Mhm. No i w ogóle jest mało dat, mało faktów. To są wszystko, to jest
strumień świadomości autora, jak on by chciał pokazać, co było ważnego w świecie w ciągu ostatnich lat. Wiesz, mam tutaj taką ukutą teorię, to taki wtrend, bo ja się dosyć mocno fascynuję muzyką. Jak przeczytałem fragment o metalu, metalice, Maciek się już śmieje, stwierdziłem, że Rożkowski absolutnie nie ma o niczym pojęcia. Z jednego prostego powodu. Przecież był taki zakazany dwudźwięk w średniowieczu, który się nazywał trytonem. I on był... On był powodem spalenia niejednej osoby. Jak się komuś tam na lutni ręka omsknęła, to od razu było pana na stos, panie lutnisto. No więc tak na dobrą sprawę, przyglądając się współczesnej muzyce, wiecie, kto jest największym wyznawcą szatana? Jazzmeni. Oni tymi półtonami szyją. No tak. Tam są takie kwasy, a już free jazzowcy, Metallica to są przy nich, wiecie. Sugeruję, że Wyralin to też jest... Ja myślę, że ten profesor w tym podręczniku zachęca do słuchania starych utworów, chociażby rockowych, niekoniecznie metalowych, bo o nich tam nie ma pojęcia. Ale tam są zdjęcia, jeżeli chodzi o kulturę hipisowską. I jest tak napisane, że ja jako uczennica raczej bym od razu odpalała sobie te teledyski. Kody QR przynoszą nas do teledysków, chyba do Pink Floydów i tak dalej. Tak jakby wręcz chciał zachęcić, a pisze, że nie zachęca, więc może miał na myśli, żeby to zadziałało tak odwrotnie. Co ciekawe, był tam nawet Kazik przecież, tak, który tak, też tak. Nie sprzyja obecnej władzy. Ale nie wiem, czy on jakikolwiek kiedykolwiek sprzyjał. Też fakt. Też fakt. Dokładnie. Ale nie możesz spytać, bo przecież powiedział, że jak ktoś spyta, jak powstaje jego teksty, to zlaczka i przywalista tak. Pyta. Nie no, pamiętam, że w Plamach na słońcu, to jest akurat Kazik na żywo, zdaje się, wyprowadźcie mnie z błędu, ale trochę mi się twórczość, sorry Kazik, trochę mi się to czasem zlewa, więc tam jest taki fragment, który mówi o tym, że was wszystkich po obu stronach najzwyczajniej pojebało, jeśli dobrze pamiętam. Także myślę, że Kazik obserwuje tę sytuację społeczno-polityczną bardzo dobrze w Polsce, więc już nikt nie zmyśla, że nie można się domyślić, skąd się biorą jego teksty, prawda? No i tak, postanowiliście zabrać się za ten hit, co ogłosiliście na Instagramie. To Maciek jest na tyle odważny, ja na to nie wpadłem. Ale cię oznaczył, więc jakby tak, sukces się zaliczam. Tak, tak, sukces się zaliczam. To jest nasza wspólna akcja, w związku z czym no, jakby bardzo ważne było, żeby było widać, że ty też jesteś współtwórczynią, jakby brałaś niemały udział w tej akcji, która... No, ja chciałem pokazać, proponując ci tę akcję, pokazać społeczeństwu, że jakby jesteśmy już na takim etapie, że... Wiesz, zrobiliśmy wiele też rozmów, przeprowadziliśmy mnóstwo rozmów a propos tego podręcznika. Tak. Łącznie z takich pozaekranowych. Ja myślę, że my obydwoje chcieliśmy przede wszystkim pokazać, że już jesteśmy na takim etapie tego rozkładu systemu edukacji, że belferka zadziałała ramię w ramię z uczniem przeciwko ministrowi. Tak, oczywiście czekamy na to, jak to będzie teraz przerobione, w jaki sposób, jak to jest możliwe, że nauczycielka współpracuje z uczniem. No przede wszystkim my dużo sobie rozmawiamy, uważam, że Maciek jest niesamowicie dojrzały i dojrzalszy niż ludzie w moim wieku bardzo często. I ma wiele do powiedzenia. Muszę przyznać rację, podwójnie, i jeśli chodzi o Maćka, jeśli chodzi o to, że połączenie sił belferki, przepraszam, baby od polskiego, tak? Nie, no w porządku, z uczniem, tak, z uczniem i to tak niepokornym, jak Maciej, jest jak połączenie, wiesz, DC z Marvelem nagle w jednym filmie. Ja też się dosyć mocno zdziwiłem. Okay. Co? Ale to tak można? Z nauczycielką? No bo ja jestem trochę taką nauczycielką, która chyba przede wszystkim jest od tego, żeby brudzić swoje gniazdo, to znaczy wsadzać kij w mrowisko i bardzo dużo narzekam na temat systemu edukacji, zresztą z którego odeszłam. I uczę teraz poza systemem, co też ma swoje minusy, bo wolałabym, żeby szkoła była inna i dostępna publicznie. To przypominasz mi tym fantastycznego gościa, który nas czasem odwiedza w nieco jaśnie, Gilberta Kolbe, który jest pielęgniarzem i pracuje w prywatnej opiece zdrowia, ale walczy o to, żeby móc pracować w tej ochronie publicznej, bo mówi, ją trzeba po prostu
naprawić. Słuchajcie, zapytam was tak po kolei, tutaj też Alinę włączymy do dyskusji, bo trochę żeśmy zagadali. A mianowicie chciałbym każdy z was spytać o taki właśnie obraz szkoły, jaki wam się jawi. Jest to zainspirowane też temu, jak powiedziałaś, zdaje się, że w lipcu, Newsweekowi, że jakby przyklaskujesz wszystkiemu, co robi Czarnek, bo czekasz, aż to wszystko już po prostu pierdolnie, no. Tak, to musi się wykrzaczyć, tak kompletnie. Nie to pierdolnie, żeby ludzie zrozumieli, że zmiana listy lektur nic nie zmienia, to jest tylko kolejna deformacja. Nie tutaj leży sens edukacji. Czyli dla ciebie wszystko od zera. Inaczej. To nawet nie chodzi o to, żeby zrobić rewolucję, zniszczyć wszystko to, co jest i budować coś kolejnego, podobnego, tylko żeby to były inne osoby. To nie tędy droga. W ogóle mam inny pomysł na to, jak powinna wyglądać edukacja, o co innego powinno w niej chodzić. Nie o to, jacy byli bohaterowie chłopów, tylko żeby łapać to kontekstowo, żeby rozumieć też świat tutaj, tu i teraz, żeby moi uczniowie słuchający problemu wiedzieli, o czym ten problem nawija, żeby rozumieli te teksty. Macieju, będziemy się dobrze bawić. Ostatnio podczas jednego z wywiadów rzuciłem takie określenie, które trafiło jako nagłówek, że obecny kształt edukacji w Polsce jest tak samo wartościowy jak podręcznik do hitu Rożkowskiego. I niestety w ciągu tych kilku dni nic się nie zmieniło i obawiam się, że w ciągu kolejnych kilku lat też się nic nie zmieni. Ja trochę też mamy to wspólnego zanetę, że obydwoje poniekąd odeszliśmy z tego tradycyjnego modelu edukacji. Aneta już nie uczy w szkole, tylko prywatnie, a ja uczę się na edukacji domowej. Przede wszystkim ja zapamiętałem takie jedno najbardziej traumatyczne przeżycie ze szkoły, które mnie wyjątkowo dotknęło, które wzmożyło mój stan depresyjny, akurat to się zbiegło w czasie. Po tym, jak w 2020 zrobiło się o mnie kapkę głośno, wchodząc do szkoły słyszałem komentarze typu gwiazdeczka przyszła. Przychodziłem tam rzadko, bo po prostu nie byłem w stanie i od tamtego czasu faktycznie jestem na edukacji domowej. To pomaga, ale to nie jest rozwiązanie problemu. Szkoła po prostu nie powinna tak wyglądać. Szkoła powinna być empatyczna, powinna wnosić coś do życia uczniów, a nie zniechęcać ich do edukacji. Ja miałem osobiście bardzo dużą odrazę do książek. Ja nienawidziłem czytać, a teraz jestem molem. To myślę, że też trochę takie pytanie do ciebie, Aneta, czyli... Pamiętajmy jeszcze o Alinie. Pamiętamy, zaraz ją zapytamy, więc zapamiętajmy pytanie z tyłu głowy i zapytamy Alinę teraz, ale pytanie z tyłu głowy takie, jak często słyszysz właśnie to zniechęcenie do książek, jak często słyszałaś to zniechęcenie do książek, ale najpierw Alina Czyżewska. Alina, jakie patologie w szkole? No, jako nieustająca fanka prawa, no to tych patologii właśnie takich prawnych jest bardzo dużo, jak co roku. I to, o czym mówiliście, Aneto i Maćku, na przykład o tej empatii, czy o tym, jak szkoła powinna wyglądać, no to powtarzam to i aż czuję, że jestem nudna. My taką szkołę mamy, zapisaną w prawie, w konstytucji, w ustawie o systemie oświaty, w prawie oświatowym, w konwencji o prawach dziecka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Tam jest stworzona rzeczywistość oparta na przepisach i wartościach, która o tym, że szkoła ma wspierać, być empatyczna, wspierać rozwój, tam to wszystko jest. Problem jest w momencie, kiedy przychodzi to do realizacji w naszym społeczeństwie, które jest niestety cały czas mentalnie osadzone na folwarku. I tutaj uderzając do twojej, Aneta, działki, zobaczcie, teraz 3 dni temu ogłoszono nominację do Nagrody Literackiej Nika. Zamiast wałkować chłopów, przeczytajmy Kacpra Pobłockiego Chamstwo, fragmenty, żeby zachęcić. I pogadać w ogóle o tym, jak wyczyszczono, jak wygumkowano historię niewolnictwa w Polsce, a jak bardzo ona cały czas, i tutaj wchodzimy na historię i teraźniejszość, jak bardzo ona u nas cały czas funkcjonuje, jest reprodukowana
i w szkole, i w zakładach pracy, w systemach hierarchicznych, my cały czas boimy się tego pana, którego niby nie ma. Więc to jest i o języku polskim, i o historii teraźniejszości, i szkoła, która powinna uczyć rozumieć siebie i świat. I powtórzę, zamykając tę wypowiedź, my to do cholery wszystko mamy zapisane w prawie, w rozporządzeniach również. Podstawa programowa demonizowana przez wszystkich. Tam są naprawdę bardzo ważne rzeczy. Nie ważne, dlatego że ja powiedziałam, że jest ważne, żeby się nauczyć na pamięć czegoś tam. Nieprawda. Wszystkim polecam, zajrzyjcie do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej i tam zobaczycie, co tak naprawdę powinniśmy wiedzieć. Powinniśmy umieć, opuszczając szkołę, jakie kompetencje miękkie powinniśmy nabywać, a nie jakie kilogramy dat na przykład, czy definicji wkładać. To znowu jest, podstawa jest ok, podręczniki to nie jest podstawa programowa. I o, tak się ładnie jakieś nawiązuje, zawiązałam do hitu, to jeszcze tylko zawiążę i skończę. I właśnie, podręczniki to nie jest nic, co jest obowiązkowego w szkole. To jest coś, co ma pomóc, ale teraz mamy tyle narzędzi do tego, ażeby pomóc poznawać świat. Przecież wydrukowany podręcznik za chwilę już będzie nieaktualny. A mamy internet. I to wystarczy. Podręczniki nie są niczym obowiązkowym i podręczniki nie są wykładnią tego, co uczennica ma umieć. Się tu pozwolę chyba kropkę postawię, nie? Pozwolę się tu wtrącić, bo Alina ładnie nawiązała i do hitu, i do rozporządzeń. Myśmy też napisali w tym poście, co jest, wydaje mi się, tutaj ważne. Ja podejrzewam, zaraz pokażemy, że minister Czarnek złamał prawo, dopuszczając w ogóle do użytku szkolnego ten podręcznik. W tym rozporządzeniu, 2019. Tak, o dopuszczaniu do użytku szkolnego podręczników, tam jest jasno napisane, jakie kryteria powinien spełniać podręcznik, który ma być dopuszczony. Mają być tam zadania aktywizujące uczniów, ma być zgodny z aktualną wiedzą naukową, ma być poprawny merytorycznie. Tego po prostu w podręczniku Rożkowskiego nie ma. No już na przykładzie... Będę nudny, ale to trzeba podkreślać, tak jak wszystkie media to podkreślają. To widać na przykładzie haniebnych słów o in vitro, tak. A nawet na tej metalice, z której się śmialiśmy, czy tam Led Zeppelin, który leci od tyłu. Tak, tam nawet Jane Fonda oberwała, że naprawdę. Tak. To jest jakiś wewnętrzny chyba ból pana profesora. Nie wiem, czy ktoś z młodych ludzi pamięta, kim była Jane Fonda, kim jest Jane Fonda. To ona oberwała, że jak już nie masz na czym zarabiać w świecie kapitalistycznym, to na przykład prowadzisz zajęcia z aerobiku. Tak więc to jako przykład historii teraźniejszości, tak, która jednak jako przedmiot wchodzi jako wiedza o społeczeństwie. Bo to taka jest właściwie, można powiedzieć, historyczna teraźniejszość w tym podręczniku. Tak. Hippisi, Jane Fonda, no, tak. Przepraszam, Jane Fonda jest absolutnie ekstra, tak. Ale Rożkowski tak... chyba żyje, właśnie to jest ta opinia, tak, z którą się też, te opinie jego, tak, o świecie. My się po prostu w tym podręczniku spotykamy z jakąś taką frustracją faceta, który jeszcze się frustruje na tą młodość, którą może jakoś przespał. Mm-hmm. Albo bije do Terleckiego. Albo. O hipisach. A ja jeszcze bym wróciła, słuchajcie, do tego, co Maciek mówiłeś, bo rzeczywiście to warto zwrócić uwagę na to, że proces dopuszczania podręczników do użytku to jest też pewna procedura, która musi być wykonana i podręcznik musi spełniać pewne zasady, pewne warunki opisane właśnie w tym rozporządzeniu. I teraz, no rzeczywiście, to my trochę jakby uwierzyliśmy, czy zgadzamy się na to, że Czarnek jest królem edukacji i że on wydał taki rozkaz i to wchodzi w życie i słowo staje się ciałem. Tymczasem to, na co zwraca uwagę Maciek, my mamy zupełnie coś innego wpisane w tych rozporządzeniach, więc może właśnie przestańmy narzekać, a zacznijmy się uczyć i co z tym możemy zrobić prawnie, bo obywatelsko powstają świetne alternatywy online'owe, zbiera je taka na fanpage'u Obywatelski Hit, różne inicjatywy, takie pomocowe dla nauczycieli, dla uczniów, jak można uczyć, darmowe platformy, dostępy i tak dalej, ale jeszcze prawnie co możemy zrobić. No i to rzeczywiście, no, ten podręcznik, dopuszczanie podręcznika to nie jest wola ministra.
każdy minister, każda osoba rządząca nie jest panem na włościach, nie jest panem na folwarku, tylko jest wykonawcą pewnych procedur. No i w tym momencie w rozporządzeniu jest napisane to, co Maciek cytowałeś, no a to niestety, no jedni swoje, drugie swoje. No i teraz, kurczę, wykorzystajmy to poletko. Prawnicy, prawniczki, studentki prawa na przykład, zobaczmy, jakie można narzędzia uruchomić w tej sprawie. Ja wiem, że to byłby, no, takie wcześniej nie praktykowaliśmy, nie uprawialiśmy tego typu aktywności prawnej, ale sprawdźmy, nie głódźmy się na to, nie narzekajmy tylko i wyłącznie, ale działajmy. Tak, chciałam tylko zapłodnić. Mogę? Prawnie. Tak, tak. 7 ostatnich lat pracowałam bez podręczników. No, bo szkoła tego nie wymagała, sama sobie układałam, co chcę zrobić na zajęciach i to jest zdecydowanie lepsze, bo dopasowuje sytuację bieżącą. Co się wydarzyło w świecie, w Polsce, okej, od tego wychodzimy i dopiero idziemy później analizę przez lektury chociażby. Tak, najważniejsza jest dyskusja, żebyśmy mogli porozmawiać w szkole. I faktycznie, no to, że do początku byłam zszokowana, że ludzie tak bardzo dużo mówią o tym podręczniku, przecież podręcznik nikomu nie jest w ogóle do niczego potrzebny. Dlaczego? Bałam się, że jest tak, że po prostu jest to jakiś temat po prostu zastępczy, którym wszyscy teraz będą trąbić wszędzie, a w gruncie rzeczy przecież nie na tym polega uczenie. No i trochę miałam taką obawę, że przez to, że nasze ministerstwo coś promuje, wypuszcza chociażby nową rzecz, to od razu jesteśmy nastawieni na nie, więc wszystkie też media, które ja obserwuję, będą tylko o tym gadały, tak jakby nie było innych tematów i problemów w szkole. No i dlatego między innymi trochę milczałam długo a propos tego podręcznika i też nie chciałabym, żeby to było nastawione, że to jest zły tylko ten podręcznik. Tak, on jest absurdalny, bo on nie nadaje się na bycie podręcznikiem. Ale naprawdę niewiele osób, myślę, po tych wszystkich akcjach będzie z niego korzystało. Sama idea przedmiotu historii i teraźniejszość jest w porządku. Bo właśnie o to chodzi, żeby łączyć kontekstowo to, co było i to, co jest. Tak jak tutaj już Alino powiedziałaś, to jest w ogóle mój hit, jeżeli chodzi o mój hit, jeżeli chodzi o książkę, czyli Chamstwo, powinno jak najbardziej, zdanie, zdobyć tę nagrodę Nike z tych wszystkich książek. Dołączam się. Prawda? I to jest coś, co zawsze włączałam, to teraźniejszość, fragmenty książek współczesnych na zajęcia, żeby właśnie nie było tego cierpienia, że młody człowiek musi siedzieć nad chłopami, których zupełnie nie jest w stanie zrozumieć, bo dla niego blokadą jest chociażby język albo czas, który musi na to poświęcić. Ale już jeżeli chodzi o tematy społeczne, które tam się pojawiają, to młodzi ludzie mają bardzo dużo na ten temat do powiedzenia. I to jest istota. I ten hit powinien dawać taką przestrzeń do tego, żebyśmy dyskutowali na różne tematy społeczne właśnie. Łączyli to, co było, czego się dowiedzą, z tym, co jest teraz. Ale podręcznik, no, głównie pokazuje panów, którzy całują w czółko drugich panów i głównie są to księża, biskupi i kardynałowie. Tam w każdym rozdziale jest na ten temat. Tak jakby ten kościół zdominował historię i narzucił też bieg historii. By on jest najważniejszy, też taki wniosek można wyciągnąć z tego podręcznika, bo on jest w każdym rozdziale. Te rozdziały są podzielone na świat, a później Polska. I zarówno przy tym, kiedy mówimy o świecie, jest o Janie Pawle II, jak i o Polsce, to później jest kilka rozdziałów o Janie Pawle II. Jakby nie było innej postaci w dziejach ludzkości wręcz, tej takiej nowoczesnej, nowożytnej, o której warto mówić, która zmienia świat. No i jeszcze są ci tam hipisi i tamci to od takiej dziwnej muzyki. Taki jest wniosek z tego podręcznika. Zresztą ja myślę, że warto tutaj wspomnieć o tym, że w ogóle wydawnictwo Biały Kruk jest wydawnictwem, które wydaje zazwyczaj książki religii, o tematy religijne i głównym tematem jest tam Jan Paweł II właśnie. Tak, i konsultanci naukowi wymienili na drugiej stronie podręcznika, to też są ludzie, którzy w swoich dorobku literackim mają biografię Jana Pawła II, Wyszyńskiego, więc to jest takie bardzo jednostronne, a chyba nie chcielibyśmy, żeby w szkole była próbowana tylko jedna strona świata, jakby jeden opis świata, tylko chyba młodzi ludzie mieliby się zderzać z różnymi poglądami i sami wyciągać swoje wnioski. A no to nie ma przestrzeni w tym przedmiocie, który zastępuje, przypomnę, wiedzę o społeczeństwie. Tam nie ma nic a propos tego, że nie jest zdanie, że warto chodzić na wybory. Jest. W całym podręczniku jest takie jedno zdanie. Jedno. Kurczę, tyle wątków, słuchajcie, tyle wątków. To ja jeden bym pociągnęła, mogę? Bardzo dobrze, Alina, bardzo dobrze. Tak, bo mam wrażenie, że
wcześniej zaczęłam, a nie skończyłam, bo wpadłam w dygresję i tutaj się ujawnia moje ADHD, ale Aneta mówiłaś i ja teraz sobie przypomniałam, że tak, że w ogóle problemem, że ten hit, problem z hitem i z Rożkowskim przykrył problemy, jakie są w polskiej szkole i problemy te nie są zależne od Czarnka ani od Rożkowskiego, bo to, że sobie Czarnek, minister Czarnek narusza prawo, no to wiemy, coś z tym trzeba robić. Tylko ja widzę ten problem, że to prawo jest łamane w szkołach. Nagminnie. Bez Czarnka. Tak. Nagminnie. Czarnek naprawdę nie każe nauczycielom i dyrektorom, dyrektorkom konstruować statutów, które są niezgodne z prawem. Wręcz jest zakaz ponoszenia jakichkolwiek opłat przez rodziców na rzecz pielęgniarki w szkole, na rzecz, nie wiem, nie numerków, tylko identyfikatorów, kartek ksero, czy wyprawki na przykład do przedszkola. Rodzice dostają listę, co mają zakupić, bibułki i inne takie rzeczy. To jest wszystko niezgodne z prawem. I naprawdę Czarnek nie każe robić tych rzeczy. To jest zwyczaj, który nam bardzo, bardzo wrósł w naszą rzeczywistość. A to jest, jak w ogóle to powinno zostać rozwiązane? No, wiadomo, dyrektor mówi, ale my nie mamy pieniędzy. Jak nie przyniesiecie tych 50 zł na ksero, to nie wiem, co tam się u ciebie Maciek mówiło, to nie będzie ćwiczeń żadnych na zajęciach. U mnie akurat sytuacji z kserem nie było, ale świetnym przykładem też jest sytuacja z mojej szkoły, do której chodziłem, z podstawówki, w której statut pisał katecheta. I statut też był niezgodnym z prawem, Alina tutaj mi pomagała bardzo. Zakazywał nosić dziewczynkom, powiedzmy sobie, bluzki krótsze niż do, z rękawkami krótszymi niż do bicepsa, spódnic, biżuterii. Tutaj warto też wspomnieć, że są to statuty niezgodne z prawem. Tak. I tak. Ja uważam, ale to jest moja opinia i myślę, że tutaj się wszyscy zgodzimy, że statutu nie powinien pisać katecheta. Przede wszystkim powinien pisać prawnik, prawniczka albo osoby, które się na prawie znają, co niekoniecznie zawsze oznacza, że prawnik, prawniczka rozumieją ten statut, jeżeli... No dobra, nie rozwijajmy tego. Zresztą Jerzyk właśnie... Bardzo wiele statutów przejrzanych i zaakceptowanych przez prawnika, radcę prawnego już udało mi się unieważnić, tak samo jak i takim inicjatywom jak Kogutorium czy Stowarzyszenie Umarłych Statutów. Ale wracając do opłat, co powinno się zrobić w tej sytuacji? Jak szkoła mówi, no to jak się nie złoży, no to nie będzie ćwiczeń, to będziecie pisać polecenia na sprawdzian ręcznie. No nie, nie można karać uczniów i rodziców za brak kompetencji dyrektora do zarządzania instytucją, którą dostał pod opiekę. Organ prowadzący ma obowiązek zapewnić te wszystkie narzędzia do prowadzenia szkoły. I też to jest... To jest taka, no, zjadanie własnego ogona, jak nauczyciele mówią, bo my musimy przynosić swoje mazaki. Przestańcie to robić. Napiszcie wniosek do swojego pracodawcy, że tutaj zgłaszamy to i to i wówczas dyrektor. I teraz jest jeszcze na to cały czas. Jest czas. Dyrektor, dyrektorka składa wniosek do Rady Gminy i do prezydenta i mówią, proszę ująć, wnioskujemy o ujęcie w planie budżetu na przyszły rok takich i takich wydatków szkoły, a nie, bo konstytucja nam gwarantuje, że to ma być zapewnione. Nauka jest bezpłatna. I oczywiście tutaj będzie, spotkamy się w niektórych miastach opozycyjnych nawet, pewnie z taką narracją, ale bo nam rząd zabrał pieniądze i my już szkoły wam nic nie damy. Nie, zwalanie na rząd też nie jest dobrą opcją i tutaj świadomość obywatelska podpowiada, hej, sprawdźmy w takim razie, na co ten urząd wydaje pieniądze, bo może dofinansowania zawodowych klubów sportowych nie są tak palącą potrzebą, jak zapewnienie papieru toaletowego w przedszkolu i w szkole. Okazuje się na przykład, że na kluby zawodowe, sportowe jest mnóstwo pieniędzy, a na papier toaletowy dla dzieci nie.
I nie ma także na środki higieny osobistej, czyli po prostu podpaski w szkole. Tak. I młode dziewczyny muszą przechodzić przez całą szkołę i pytać się pani pielęgniarki, jeżeli akurat ma otwarty gabinet, czy mogłaby im dać, kiedy to jest potrzebne. Tak więc to też jest bardzo ważne, bo mamy napisane jasno, że szkoła ma zapewnić środki higieny osobistej. Tak to powinno być. Tak, to jest rozporządzenie tutaj... bezpieczeństwa i higieny w szkole, że tak. I oto również dyrektor ma obowiązek, to są jego obowiązki, on za to dba, on za to ma umowę o pracę, on za to dostaje pieniądze, żeby były sprawne sanitariaty. I oczywiście, jeżeli jakieś wandalizmy, akty wandalizmu się zdarzają, to też nie jest tak, no to teraz będziecie mieli to psute. Nie! No u nas tak było w szkole. No nie, nie można karać, no było dwóch wandali, w ogóle to im, powiedzmy, dwóch wandali zwandalizowało całą toaletę i teraz cała szkoła ma ponosić tego konsekwencje? Coś tu nie pasuje, panie dyrektorze. A poza tym, jeżeli zdarzają się akty wandalizmu, to należy im się przyjrzeć, ponieważ akty wandalizmu to nie jest zło i szatan wstąpił i trzeba egzorcyzmę. Dla pedagogów. To jest sygnał, że coś się dzieje nie tak. I być może ta toaleta jest miejscem albo przemocy, albo wyładowywania frustracji. Przez to, że przemoc się dzieje na przykład na lekcjach, nie można nauczycielce, nauczycielowi powiedzieć, że nie, że proszę nie, że nie zgadzam się, że proszę mnie nie upokarzać, więc ta złość jest kumulowana i potem można sobie ją wyładować na tej szkole, która poniża, która narusza godność na przykład, nie? No, to takie. Takie systemowe myślenie o szkole ja znam z dwóch stron, znaczy z jednej, która... To jest jakiś chyba syndrom sztokholmski, że trafiłam do pracy w szkole, dlatego że to była moja wielka trauma. Ja dobrze się uczyłam, bardzo to zawsze lubiłam, ale samo bycie w tym systemie, jakim jest szkoła, gdzie nauczycielka potrafiła mi wsadzić głowę pod kran, bo nałożyłam sobie cień do powiek jako gimnazjalistka. Tak, i tak teraz sobie to przypominam, bo wtedy wydawało mi się to normalne. I ja nawet o tym nie mówiłam rodzicom, bo z perspektywy bycia uczennicą wiedzieliśmy, że takie rzeczy robią nam w szkole, więc myśleliśmy, że tak ma być. I moi rodzice byli w szoku, jak już im jako dorosła osoba o tym powiedziałam, że takie rzeczy się działy. Mhm. Nikt tego nie bierze pod uwagę. Przepraszam, że ci tu wejdę w słowo, ale to mi się tak po prostu, znowu się stykają uniwersa, wiesz, i wchodzi Roszkowski, który w tym hicie mówi dokładnie o we don't need no education, tak? Jako o tym takim manifestie, który chce rozmontować ten system. Tak. A ta piosenka właśnie mówi o tym, że my pewne rzeczy traktujemy jako taki pewnik, tak? Normalnie. Tak, jest to, ta przemoc pozwalamy w szkole na tę przemoc, bo myślimy, jest że tak znormalizowana. To ja wchodzę w ten system, więc muszę się go nauczyć. Pewnie tak to działa. Tak działa pewnie świat, że musi być przemoc. No tak sobie myśli młody człowiek, ja tak przynajmniej myślałam. Zresztą mój tata, jako były wojskowy, gdzie słyszałam dużo a propos fali wojskowej, dużo się też gdzieś o tym rozmawiało w domu, to ja myślałam, że pewnie tak samo to działa w szkole, tak? Że jak jest tam fala, to i tu musi być fala. Że ta przemoc jest standardem. I dochodząc dopiero jako uczennica, która wiecznie cierpiała kampanię wrześniową, po prostu ten 1 września jest dla mnie straszny. I jako dla nauczycielki też był straszny, to tak jak w tych memach, że jest ktoś zamknięty w pokoju i jakiś mężczyzna puka i się pyta, przepraszam, właśnie opowiadam mem, ale na zasadzie, że wyjdź... Ja to robię tutaj permanentnie tak, w tym programie, więc się nie przejmuj. Musisz iść do szkoły, nie chcę iść do szkoły, musisz, jesteś nauczycielką, tak? Bo to jest właśnie to. Po prostu, bo zawsze się bałam i te rady pedagogiczne i to, jak funkcjonują dyrektorzy, to jest cały czas to samo. Ja odeszłam ze swojej szkoły nie dlatego, że Czarnek mi tutaj przeszkadza, bo ja sobie uczyłam tak, jak chciałam. Umiem uczyć tak, jak chcę. Jak on każe czytać homilię Jana Pawła II, no to ja ją omawiam i rozmawiamy o Janie Pawlaniu jako Janie Pawle, jako pewnej ikonicznej już postaci, nie że świętej, ale takiej memicznej, tak. Jakie on rolę przejął. Tak? I to też jest temat. Możemy zagrać w grę, którą sfinansowało nasze państwo, taką piękną, gdzie Jan Paweł II sobie płynie kajakiem. Możemy sobie pożartować też z tego, tak? Więc to jest też jakiś temat dotyczący właśnie naszego społeczeństwa, w którym jesteśmy. Ja naprawdę nie muszę omawiać tej homilii. Albo możemy przeczytać sobie kilka wierszy z pamięci, albo z fragmenty pamięci i tożsamości, żeby się zastanowić, co się stało, kim był dla poprzedniego pokolenia Jan Paweł II, a kim jest teraz. Tak? To też jest ważne, to zestawienie. Ale można od tego odejść. I znowu zgubiłam, ale to wiesz, to Alina, to ADHD. Znowu zgubiłam wątek. Chodzi o to, że szkoła nadal działa opresyjnie i dyrektorzy tak samo działają
opresyjnie. I ja odeszłam ze swojej szkoły nie z powodu Czarnka, tylko z powodu mobbingu, i który dotyczył nie tylko mnie, ale też wielu osób w szkole i ja tu wiele lat o tym myślałam. Tak średnio co 2 lata miałam załamanie nerwowe i chodziłam na terapię i rozmawiałam o szkole. Nie o uczniach, o tym, że jest nadmiar, bo naprawdę jest masa problemów. I ten nauczyciel nie jest tylko od tego, że czyta wierszyki, tylko głównie ja się zajmowałam pracą wychowawczą. Tylko wspomaganiem osób w radzeniu sobie ze światem i z emocjami, a nie o tym, że ja im będę tutaj nagle kazała czytać chłopów. To jest gdzieś tam drugorzędna rola. Ale ta udręka, jak ludzie są, też nauczyciele, tłamszeni i im się mówi, że czegoś nie mogą zrobić, a oni nie znają swoich praw, to jest koszmar. Ja też ich nie znałam. Potrzebowałam bardzo dużo takiej ciężkiej pracy, żeby wyjść ze schematu toksycznej relacji. Szkoła jest miejscem toksycznych relacji, bo nie ma tam dobrych menadżerów, którzy zespalają zespoły, tylko jest ciągła rywalizacja nauczycieli. Nie wiem o co, najniższą krajową, kto ile będzie miał godzin. Raczej tak. Jest terror wprowadzany na takiej zasadzie, że dopóki się nie zacznie rok szkolny, to nauczyciele nie wiedzą, ile będą mieli godzin. I czy będą mieć tę najniższą krajową, czy będą mieć cały etat, czy go nie będą mieć, czy muszą szukać sobie dodatkowej pracy, czy nie. I ludzie siebie nie lubią, bo środowisko jest nieprzyjemne też dla nauczycieli. Rady pedagogiczne nieustannie się słyszy, jak ci nie pasuje, nie musisz tu pracować. No to człowiek myśli, w takim razie ta praca jest wartością, muszę się tu utrzymać. Tak, bo tak to działa, to są wszystko manipulacje, które są wprowadzane na nauczycieli, a nauczyciele w kierunku są sfrustrowani, to nie będą prowadzić super lekcji, otwartości, pełnych empatii i ucząc młodych ludzi, jak mają walczyć o swoje prawa, bo oni sami o swoje prawa nie walczą. Na dodatek nauczyciele się zupełnie nie edukują. I przecież tu jest ogromny problem. Jeżeli dyrekcja mówi, że nie można się malować, to wszyscy nauczyciele będą nagle wchodzą w rolę takich właśnie strażników, i będą wsadzać ludziom głowy pod kran, no bo sami dostaną później ochrzan, tak? To jest po prostu jakaś sekciarski układ po prostu wiązany. Ja się boję, ja odpowiadam przed dyrekcją, więc ja się boję, więc ja będę gnębił kolejnych. Taka fala przemocy. Nie mogę oddać silniejszemu, czyli temu dyrektorowi, więc oddaję temu, kto jest słabszy w tym systemie. Tak jest. No i ja jeszcze odpowiadam przed dyrektorem, więc zawsze mogę się później popisać, że tamten został już spacyfikowany na przykład. Tak. Więc tak to wygląda. Jest wiele złych rzeczy. Oczywiście nauczyciel domaga się szacunku, ale musi na ten szacunek zasłużyć. Wypadałoby, żeby o tym też rozmawiać, a nie o tym, że wszystkim nauczycielom się należy szacunek. Bo niektórym się nie należy jako ludziom, bo nie szanują innych. No to jest ten paradoks, który wszyscy tutaj ćwiczyliśmy tak naprawdę, całą czwórkę państwo przed odbiornikami pewnie też, czyli tak, bo tak. To jest ten element, który nam się wpaja. Bo nauczyciel też nie wie, po co na przykład czegoś uczy, bo się nad tym nie zastanawia. To jest ta potrzeba tego Pobłockiego właśnie, o której mówimy od początku. Tego właśnie takiego folwarcznego wychowania. Tego, że tak, bo pan, pani, nauczycielka, czy po prostu dobry pan tak kazał, tak? A dzisiaj był ludzki pan i puścił 5 minut wcześniej do domu. Tak jest, a może jeszcze odpali film. Chociaż nikt nic nie rozumie, bo nie słyszy z tej starej kasety VHS i jeszcze palony jest nadniemny, bo się panu nie chce pracować, tak? Więc wtedy to puści, ale ty musisz słuchać. No ale to jest, myślisz sobie, dar. Tak. Nie odpytywał. Tak. Tego dnia. No ja miałem takie lekcje geografii w liceum. Przychodziła nauczycielka, brała książkę, no i był jakiś temat i podręcznik był zrobiony tak. Tam temat 3 i było 3.1, 3.2, 3.3. I ona w tym podchodziła do tablicy i wypisywała dokładnie to samo w tej kolejności, jaka jest. I na czym polegała lekcja? Trzeba było przepisywać te najważniejsze zdania z podręcznika. Więc bardzo szybko przestałem chodzić na geografię, bo zawsze się okazywało, że muszę nastawić pani od wokół mikrofon. Nie wiem, czy szkoła miała jakiś mikrofon, ale ja go zawsze wychodziłem nastawić na godzinę, także... Także tak to wyglądało. Nie można mi chyba już odebrać dyplomu, że się do tego przyznałem, nie? W ukończeniu szkoły. A nie, dobra. W porządku. Uciekałem z geografii. Tak. Nagminnie. Tak jest, no więc w szkole jest bardzo dużo patologii. Chociażby nauczyciele nie mają zielonego pojęcia o tym, że naprawdę nie są przymuszeni do stawiania ocen. Nikt tutaj nie każe stawiać ocen i oceniać drugiego człowieka w skali 1-6.
Czy nigdy nie słyszałem o audycie takim, nie wiem, odgórnym a propos nauczycieli, tak? I nigdy nie widziałem czegoś takiego przez te 12 lat, kiedy byłem w szkole, żeby ktoś przychodził i, nie wiem, robił jakieś notatki na zasadzie mało ocen na lekcji wstawia. Też o czymś takim nie słyszałem i nie wpadłem na to w ogóle, wiesz? Ale to jest bardzo ważna rzecz, o której mówisz. W sumie nikt nie musi, zresztą to Alina też mówi. To jest w ogóle jakiś taki problem ogólnie społeczny, mam wrażenie, że rozmawiałem parokrotnie na przykład, wiecie, ze specjalistami od BRD, czyli Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, i oni mówią, ale słuchaj, my mamy naprawdę niezłe przepisy, tylko ich się nie egzekwuje. Polska ma na drugie imię. Nie egzekwuje. Oprócz podatków. No tak. Po prostu. I teraz można by sobie zadać takie ważne pytanie, i skąd to się dzieje, bo sobie często też żartujemy, no że tak się dzieje, no bo my tacy za komunizmu to nauczyliśmy się cały czas z tą władzą walczyć i być na opak. No tak, tylko że ja za komunizmu tylko nie mam na świecie, nie? No, bo ja właśnie, się w ogóle nie wypowiadam. Właśnie. Ale zobaczcie, jaką rolę ma w tym szkoła, bo to szkoła uczy nas, że są durne zasady. Masz mieć białą podeszwę, bo ja tak każę. Nieważne, no czy to jest nielogiczne i durne. Taki jest przepis. Strój galowy. Nie możesz malować paznokci. Jak jesteś niżej hierarchii, jak jesteś frajerką albo frajerem, więc kiedy ja kończę szkołę, już jestem poza systemem, to ja pokazuję systemowi wielkiego, metaforycznego faka i mówię, ja już nic nie muszę. Już mnie te durne, wasze zasady nie będą krępowały, ponieważ przez 12 lat uczyliśmy się, że te zasady są absurdalne i głupie. Ja dziś mówię, one są niezgodne z prawem, one są nielegalne, ale w ten sposób my się przez 12 lat uczymy tego systemu. I potem jak mamy do czynienia z regulacjami, które mają chronić nasze wspólne bytowanie społeczne, to my mamy do niego takie, nie będę frajerką, nie będę przecież tutaj, nic mi się nie stanie. Będę jechać, będę przekraczać. Alina, bo w Polsce nie można być frajerem. Jak jeździsz przepisowo samochodem, to znaczy się, że nie możesz być frajerką, jedziesz 60 na 50, no. Jesteś Lizusem, jesteś kujonem i tak dalej, nie? Tak, no. To jest coś, co jest dla frajerów, a mnie tutaj siedzę za kierownicą na Palanta, po prostu. Tak, a teraz ja skoczyłem na wyższy level, już nie co jestem uczniem, dopiero skończyłaś naukę jazdy, prawda? Że jeździsz bezpiecznie i wyprostowałem kręgosłupem. Tak, i zobaczcie, my zwalniamy tylko wtedy, kiedy wiemy, że jest policja, czyli jak jest nauczyciel na drodze, to my wtedy udajemy, że te przepisy, tych przepisów przestrzegamy. My nie mamy szacunku do przepisów, ale to nie dlatego, że jesteśmy tacy, bo jesteśmy Polakami i że była zła komuna, tylko my nie szanujemy przepisów, bo przez 12 lat wymyślane są przepisy, które odbierają nam nasze prawa i wolności. Chociażby kolory paznokci, białe podeszwy. Ja wiem, że to ma swój sens, te białe podeszwy, bo niektóre czarne podeszwy mogą mazać. No ale nie, to już nie chcę się tego tłumaczyć. Ja jako uczennica bardzo dobra, szczerze mówiąc, ja nie wiem, to było jakieś chore też, że miałam takie dobre oceny ze wszystkiego, bo nie potrafiłam wybrać. Nikt ze mną o tym nie porozmawiał, że mogę sobie wybrać. Mamy wiele wspólnego. Zdawałem masę matur, słuchaj, bo nie wiedziałem, na jakie studia pójdę. Tak, tak. Wszystko było w sumie ciekawe. Lubiłam się uczyć. Tak. Ale... Tylko nie w szkole. Ja miałem ten kłopot, że ja nie w szkole, już się nie wchodzę w studia. Nie, no ale właśnie też. Bo ja notorycznie lądowałam na dywaniku w szkole, o tu pani pedagog, tak, a to u dyrekcji, raz mnie nawet Straż Miejska przywiozła do szkoły, jak miałam takie doświadczenia i to oczywiście była obraza majestatu, jak taka dobra uczennica mogła coś takiego zrobić. Trochę cię przebiję, po mnie do szkoły kiedyś przyjechali kryminalni. O kurczę. Ale miałem szacun w szkole. A co zrobiłeś? Dzienniczka nie brałeś, czy co? Nie, z dzienniczkiem to jest co innego. Nie, jakby lansowałem się na tym, oczywiście, no bo zostałem oczywiście... Szkolnym kryminalistą. Sytuacja była taka, że mnie wieczór wcześniej po prostu 5 drabów okradło i pobiło, jak byłem gimnazjalistą. No ale następnego dnia... Nie było mnie w domu, no bo policja przyjeżdża do domu o 11, szukając dzieciaka w środku tygodnia, który chodzi do szkoły, wiadomo, logika. Więc przyjechali do szkoły, poszli do pedagogzki i mówią, gdzie jest Wawrzyniak? Bez jakichś specjalnych wyjaśnień. Więc przyszła pedagogzka, akurat miałem godzinę wychowawczą, przyszła pedagogzka i
cała blada po prostu, prawie że zielona, wchodzi i mówi: Wawrzyniak ze mną, a co się stało? Policja po ciebie przyjechała. No tak, ale tutaj prawdziwy kryminalista jest wśród nas. No przecież, nie? No Maciek. Jest. Nie wiem, o kim mówisz. Maćka. No i co, Cudor się wywinął? Cudor się wywinął z 4 lat poprawczaka i 4 lat więzienia, tak, przecież. Tak. Udało mi się. Przypomnij nam to. Udostępniłem post na Facebooku o aborcji, o tym, że w Krapkowicach, w moim rodzinnym mieście, odbywa się strajk kobiet. Wjechała policja, nie do szkoły, znaczy też do domu, tak jak w twoim przypadku kryminalni, szukali dzieciaka tak. W domu o 10 w środku tygodnia. Ale że to był czas z danych lekcji, to mnie zastali. Czyli wiedzieli, że szukając cię w szkole, muszą cię szukać w domu. Tak. To nawet ale było później, całkiem logiczne. Tak, później pojechali jednak do szkoły. Mhm. Jakby stwierdzili, że udostępniając ten post, tworzyłem niewątpliwe zagrożenie dla mieszkańców mojego miasta, narażając ich na koronawirusa i na obrzydłe zlewaczenie społeczeństwa, sfeminizowanie w ogóle, zlaicyzowanie, co gorsza. No i pogrozili paluszkiem mi i mamie, że mnie wsadzą na 4 lata do poprawczaka i 4 lata do więzienia. No, sąd uznał, że nie jestem zdemoralizowany jednak. Więc przy okazji myślę, że można tutaj nawiązać do tego, bo no te działania policji też były niezgodne z prawem. Policja wykroczyła poza swoje kompetencje i możliwości, jakie daje im prawo w Polsce. I to też jakby chciałabym podkreślić na czerwono i wężykiem, że szkoła jest przestrzenią, w której można manifestować swoje poglądy. Czy to katolickie, czy to muzułmańskie, światopoglądy religijne, światopoglądy każde inne. Można robić wieczorki żołnierzy wyklętych tak samo, jak i robić tęczowe piątki. To nie jest tak, że szkoła jest apolityczna. Szkoła, w szkole my też jesteśmy społeczeństwem i żadnych zakazów tęczowych toreb, czy nie wiem, oznak Polski walczącej. Bo tak zagospodarowuje jakby dwie grupy teraz w momencie. Znaczy, szkoła nie ma prawa zakazywać. Żadnych tam awatarów, błyskawic i tak dalej. Tak. To też powiedzmy sobie na dzień dobry, na początek roku szkolnego kolejnego. To prawda. I jak pracowałam w różnych placówkach i tej ostatniej, w której zrobiono śledztwo przez internet, skoro robiliśmy w szkole taki próbne głosowanie, jakby młodzi ludzie mogli głosować, jak to wygląda. Próbowałaś młodzież uczyć demokracji? To swoją drogą. Korwin cię już nie lubi. I wyliczono, ile osób mogło zagłosować, bo tam było tam chyba 2% wyboru na Konfederację. No to była oczywiście wielka nagonka na stronie internetowej, kto to pewnie był też z kadry nauczycielskiej, bo to już jest coś złego, tak? W sensie, okej, moje poglądy nie mają tutaj znaczenia. Chodziło o to, że my pokazujemy młodym ludziom, jak się głosuje. I oni mają prawo zagłosować, bo oni też głosują w szkole. Dużo osób też mogło na cokolwiek mogli zagłosować. To nie miało w ogóle sprawdzać ich poglądów politycznych. To miała być po prostu karta. Oni mogli tam wybierać między pieskami, kotkami, ptaszkami. Tak? Wszystkim, co chcą. To chociaż to niebezpieczne, te ptaszki. Chodzi o to, żeby mieli zobaczyć... Budyń, no. Tak. Jak się wypełnia kartę? I tyle. Mhm. O to tylko chodziło. W innych szkołach zagarnia się chociażby historię poetów powstańczych tylko do prawej strony tak. politycznej. Tak? I nagle nikt nie wie nic o Baczyńskim, bo go kojarzy tylko, aha, no to są zaklęci, to są za chwilę wyklęci, tak? I to tamci przemocowcy pewnie, których widziałem na marszu, to nie będę czytał tej poezji. Tak, nie ma tej edukacji. Zagarnia się też pewne postacie historyczne, autorów do konkretnych dzisiaj rozdziałów politycznych, a w szkole możecie zrobić sobie każdy tęczowy i inny piątek, jaki chcecie. Jeżeli jest dzień kuchni takiej, to robimy dzień kuchni takiej, dzień kultury takiej. Akurat w mojej ostatniej szkole to było na plus, nie było religii. Religia była zajęciami dodatkowymi. Kto chciał, to chodził, dlatego że mieliśmy społeczeństwo wielokulturowe, więc to było świetne. Ale też pracowałam w takiej placówce, w której na przykład też były klasy szkoły zawodowej, polskiego była 1 godzina w tygodniu, a religii 2. Obowiązkowe, bo nie było etyki chociażby.
I tak się mówiło ludziom, że to jest obowiązkowe, chociaż nie jest. No czy właśnie jest... wpływamy na wątek pod tytułem religia w szkole? Tak. I chciałem cię właśnie pytać. I chciałem cię właśnie pytać, czemu jest pośrodku w planie? Jeszcze poczekaj, Alina, zanim się odpalisz, poproszę naszego realizatora Macieja. Maćku, jakbyś nam wrzucił screena zatytułowanego religia. A Alina, możesz już odpalać. Już odpalam. W takim razie zacznę w ogóle bardzo, bardzo, bardzo z kosmosu. Słuchajcie, jak mówimy o religii w szkole, to nie mamy, to nie chodzi tylko i wyłącznie o religię katolicką. Chodzi o religie wszystkie, które mamy zarejestrowane w Polsce. Rejestr tych religii znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. I w tym momencie odpalcie sobie na przykład tą stronę i zobaczcie, my tam mamy naprawdę wielkie bogactwo różnych religii. I każdy z tych związków wyznaniowych, czy to muzułmański, kościół ewangelicki, prawosławny, są związki buddyjskie, są religie naturalne, jest kościół naturalny, są rodzimowiercy, religie takie słowiańskie. To jest całe nasze polskie bogactwo wieloróżnorodności religijnej, którą również mamy, ochronę tej różnorodności mamy również w Konstytucji. Więc jeżeli mowa o nauczaniu religii w szkole, to tutaj chodzi o każdą religię. O tych prawie 200 różnych związków wyznaniowych, każdy z nich ma prawo nauczania swojej religii w szkołach. Korzysta z tego głównie Kościół katolicki, ponieważ stosuje się domyślnie, dyrektorzy stosują domyślnie, że chodzi o religię katolicką. Stąd pojawiają się takie sytuacje, że dzieci nawet czy niewierzące, czy w ogóle z innych związków wyznaniowych muszą chodzić na religię do czasu, aż ich rodzice nie wypiszą. Tak. I to jest przykład cudownego naruszenia ustawy i ustawy prawa oświatowe albo o systemie oświaty, a w każdym razie rozporządzenia w sprawie organizacji religii w szkołach. Religia jest zajęciem dodatkowym. Na dodatkowe zajęcia zapisujemy i możemy wybrać sobie z tego wachlarza religii taką religię, jaką my wierzymy, jaka jest naszemu sercu bliska. Więc na przykład mamy teraz dużo osób uchodźczych. Bardzo często dzieci ukraińskie są prowadzone na lekcje religii katolickiej do czasu, aż się nie wypiszą. Albo wręcz w innych instytucjach oświatowych mówi się im, że muszą, co jest też w ogóle już totalnym naruszaniem konstytucji. Więc słuchajcie, jeżeli macie wokół siebie osoby religijne, które są uchodźczyniami z Ukrainy, uchodźcami, powiedzcie rodzicom, wy macie tak samo prawo złożyć oświadczenie do dyrekcji. Proszę o, wyrażam życzenie zorganizowanie nauczania religii takiej i takiej dla mojego dziecka w tej szkole. I cała robota wtedy idzie do dyrektora. Wcale zapomnijmy o bajce pod tytułem, ale musi być co najmniej 7 uczniów. Nieprawda. To jest, rozporządzenie mówi, że jeżeli jest mniej niż 7 uczniów, to wówczas ta organizacja, te lekcje religii mogą być organizowane pomiędzy klasami, nawet pomiędzy szkołami, a nawet pomiędzy różnymi miastami. To może się odbywać w tym rytmie dwa dni w ciągu tygodnia zajęć religii, ale są inne różne, rozporządzenie dopuszcza inne możliwości, czyli na przykład nauka w salce katechetycznej, albo raz na tydzień zjeżdżają się, raz w miesiącu w sobotę zjeżdżają się w jakimś jednym miejscu, tam gdzie jest nauczyciel danej religii, gdzie mieszka, i tam jest organizowany w zupełnie innym trybie, ale finansowane przez państwo nauczanie religii danego związku wyznaniowego. I tutaj taka rada. Ponieważ wiem, bardzo często jest tak, że właśnie religia katolicka jest ustawiona w środku
w środku planu, w związku z czym dziecko przychodzi do szkoły na godzinę 8, wychodzi o 17, a w środku ma dwie wolne lekcje, bo klasa ma religię katolicką. I rodzice próbują coś zmienić, próbują. Jest ruch rodziców, który też pracuje nad tym, żeby wyprowadzić na skrajne te lekcje religii, no ale bardzo wielu, no, wiele nauczycieli, wiele dyrektorów stawia opór, ponieważ to też działa coś takiego, że jeżeli dziecko jest małe i miałoby przez 2 godziny w środku nic nie robić, to ja już wolę posłać na tą religię. W tym momencie, i tutaj miejmy świadomość, że w tym momencie my dokładamy się do tej przemocy Kościoła katolickiego, bo to jest przemoc. Takie wchodzenie z butami do przestrzeni, w której Kościół katolicki i każdy inny powinien być wdzięcznym gościem, a nie panoszącym się rozkazywaczem. I zaraz dojdziemy do Jenina. Jeszcze tylko powiem, jak można rozmawiać z dyrektorem, jak już skończyły się merytoryczne i prawne argumenty. No to w takim razie, słuchajcie, panie dyrektorze, to ja w takim razie składam życzenie i napisać. Składam życzenie o nauczania religii, jakiegoś tam związku buddyjskiego, diamentowej drogi. I proszę bardzo, niech teraz jeszcze zebrać 7 innych rodziców, żeby to jeszcze był obowiązek spoczywający na dyrektorze danej szkoły, a nie na organie prowadzącym. I wtedy proszę bardzo, niech dyrektor się gimnastykuje. Może wtedy uda się zrobić tak, że religia będzie na skrajnych. Dla wszystkich. Dla tych i katolickich, i dla tych z buddyzmu diamentowej drogi, i dla tych wszystkich innych. Więc niech dyrektor mówi, w skrócie, dyrektor mówi, nie da się, no to proszę mu dołożyć tą więcej roboty i wtedy być może się okaże, że jednak się da. No a teraz wracamy do Jenina. Znaczy wracamy, jedziemy do Jenina. Jenin to jest miejscowość pod Gorzowem Wielkopolskim. Jak wiadomo, Gorzów Wielkopolski jest stolicą Polski. Proszę się nie śmiać. Bo urodziła się tam królowa Polski. Proszę się nie śmiać z Gorzowa Wielkopolskiego, ponieważ to obraża moje uczucia patriotyczne, ponieważ rzeczywiście jestem z Gorzowa Wielkopolskiego. No i teraz o co tutaj chodzi? Słuchajcie, na rozpoczęcie, nie rozpoczęcie roku, tylko w któregoś tam dniu po rozpoczęciu, była msza w sali gimnastycznej. Pewnie zdarza się, że na rozpoczęcie roku w programie dnia jest wyjście na mszę do kościoła. Bardzo często i to też jest naruszanie prawa. Natomiast no, takie kwiatki, że msza była odprawiana w szkole, no jeżeli Państwo słuchacze, słuchaczki spotkaliście się z tym, to napiszcie w komentarzu, które szkoły również odwaliły tego typu manianę. To jest niezgodne z prawem. W tym momencie dyrektor naruszył mnóstwo przepisów. Od konstytucji na przykład. Artykuł 53 konstytucji mówi, że każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii oraz nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych. W tej sytuacji w Jeninie to było dzieci z podstawówki, których nawet nie pytano, czy one wierzą, czy nie wierzą, w co wierzą, czy tylko po prostu, no a teraz idziemy na mszę. Do sali gimnastycznej. To było przymuszenie, nie danie wyboru, zaskoczenie do takie no, podstępne przeprowadzenie, wykorzystujące również tą władzę i tą zależność, która jest między dyrektorem a dziećmi czy rodzicami. Inna rzecz. Mamy ustawę o gwarancjach sumienia i wyznania. I tam mamy artykuł 6. Nikt nie może być dyskryminowany bądź uprzywilejowany z powodu religii lub przekonań w sprawie religii. No i nie wolno zmuszać obywateli do niebrania udziału w czynnościach lub urzędach religijnych i tak dalej. I teraz tak, jeżeli szkoła, dyrektor angażuje siły, środki, czas, zasoby oraz nauczycieli, nie wiem w ogóle jak tutaj nauczyciele się odnaleźli w tej sytuacji, czy oni byli wolontariuszami kościoła w tym momencie, czy oni byli w pracy, bo jeżeli byli w pracy, no to tutaj też kodeks pracy naruszony. No bo nie ma podstaw do tego, ażeby nauczyciele mieli w swoich obowiązkach pilnowanie dzieci podczas rytuału religijnego. Udział w rytuałach religijnych jest sprawą własną
człowieka, rodziny. Jeżeli rodzic chce, ażeby dziecko brało udział w rytuałach religijnych tej czy innej religii, to bierze dziecko za rączkę i prowadzi do kościoła. A nie dyrektor organizuje temu jednemu kościołowi preferencyjne warunki do pełnienia kultu i do wystawienia na, jakby oddania swoich zasobów dziecięcych jako na tacy w ofierze kościołowi, jako dostępni wierni. Maciej, chciałeś coś powiedzieć? Tak, zresztą ja bym tutaj nawiązał do sprawy pani Grażyny Juszczyk, także z Krapkowic. O! Która ściągnęła krzyż w pokoju nauczycielskim, za co była ścigana. Wygrała sprawy w sądach, złożył skargę nadzwyczajną pan Zbigniew Ziobro. I tutaj należałoby postawić pytanie. Po pierwsze, szkoła to jest miejsce publiczne. Według mnie nie powinno być tam żadnych symboli religijnych, ale nawet jeżeli jest krzyż, to dlaczego nie ma symboli innych związków wyznaniowych? Tak jak i nie ma ich w podręczniku do HiT-u. Tak. I tak samo jak nie ma ich w Sejmie. Tak. I tutaj należałoby postawić pytanie, dlaczego minister Ziobro, prokurator generalny, uważał, że to było złamanie prawa, zdjęcie tego krzyża, a dlaczego nie reaguje na nagminne odrzucanie wniosków do szkół, dyrektorzy odrzucały te wnioski, o umieszczenie innych symboli religijnych. A czy jak miałeś rekolekcje w szkole, to było przymus, żeby na nie chodzić, skoro nie ma lekcji? Nie miałem. Ja już wtedy nie chodziłem na religię. Okej, okay. No bo wiem, że jeszcze niektóre szkoły organizują wolne 3 dni, kiedy są rekolekcje, no ale to jest tylko wolne, jeżeli ktoś chodzi do kościoła, jak nie, no to... To też jest naruszenie prawa, w sensie takim... A co w takim razie dzieciaki robią, które nie idą do kościoła? Muszą pewnie albo siedzieć w domu i mają nieobecności, bo obecność jest sprawdzana w kościele. Żartujesz. Nie, w sensie ja tak pamiętam jako uczennica. No, rozumiem. Ja pamiętam dokładnie tak samo, wiesz? Mhm. No to słuchajcie, za chwilę powiem, jak to wygląda z rekolekcjami, bo do rekolekcji mamy jeszcze trochę czasu. Tylko jeszcze dodam tutaj argumenty o tej mszy. Właśnie, bo umieszczanie tylko jednego symbolu w przestrzeni publicznej wskazuje na to, że ten związek wyznaniowy jest uprzywilejowany wobec innych prawie 200, prawda? A tutaj no mamy, powtórzę, nikt nie może być dyskryminowany bądź uprzywilejowany z powodu religii lub przekonań. Poza tym jeszcze artykuł 9. Gwarancjami wolności sumienia i wyznania w stosunkach państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są oddzielenie kościołów i innych związków wyznaniowych od państwa. Oddzielenie kościoła od państwa. Mamy to zapisane w ustawie, nie w moim pamiętniczku, nie na blogu Baba od Polskiego, tylko w ustawie. Więc to obowiązuje państwo oraz jego instytucje, czyli szkoły. Oraz no, artykuł 10 już dobija gwoździe do trumny. Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań. Więc jak ta neutralność została dochowana i uszanowana przez szkołę w Jeninie, kiedy zaproszono do odprawienia mszy. Ale słuchajcie, to jeszcze nie wszystko, bo pod moim postem, na moim Facebooku wywiązała się dyskusja i jeden z użytkowników, z komentatorów zwrócił uwagę na to, że to jest nie tylko niezgodne takie organizowanie mszy w szkole, jest nie tylko niezgodne z prawem polskim, jest również niezgodne z prawem kanonicznym, z przepisami wewnętrznymi Kościoła katolickiego, który mówi o tym, że msze należy, mają być, to jest kanon któryś tam, w kodeksie prawa kanonicznego nie ma artykułów, tylko są kanony. To jest kanon któryś tam, nie pamiętam który, że właśnie msze święte mają być odprawiane w miejscach do jego przeznaczonych, albo w szczególnych sytuacjach, kiedy jakby no nie ma innej możliwości, no to mogą być poza. Tymczasem w Jeninie jest kościół. Można odprawić mszę gdzie indziej. Nie była to sytuacja wojny, kiedy w metrze ksiądz dla podtrzymania ducha odprawia mszę, bo jest bombardowanie na górze. Nie. To nie były, więc mówię tutaj o tym, podkreślam, że tutaj w tym momencie też również katolicy powinni się oburzyć i powiedzieć, ej, to jest przeginka, to również narusza nasze wewnętrzne przepisy Kościoła katolickiego. To jest włażenie z butami
przez nas jako agresor w przestrzeń, która do nas nie należy. To jest naruszanie granic. I no, tym to jest. Wiesz, a Alina, chodzi ale, o... Ale z drugiej strony no, żyjemy w kraju, który jest podobno katolicki, a ludzie nie wiedzą, skąd się wzięła środa popielcowa. Skąd się wziął popielec. Oj, i też o różnych dogmatach też, te nasze bardzo huczące Bogiem, Jezusem i grzechami społeczeństwo też nie rozumie dogmatów, czym jest dogmat niepokalanego poczęcia. Jak rozmawiam z osobami, które są głęboko wierzące, no to jednak no właśnie to jest takie, ktoś tam powiedział, że jest tak i siak, że jest piekło, że jest kara, że jest grzech, czy no... Kurczę, religia to nie jest oderwanie się od rozumu. I są religie, w których, czy są religie, są związki wyznaniowe, w których dociekanie, zadawanie pytań, dowiadywanie się jest cenne i potrzebne. I tu postawimy, na razie kropkę z Aliną Czyżewską. Jeszcze wrócimy do rozmowy za chwilę. Słuchajcie, jeszcze takie pytanie na koniec. To jaką szkołę byście widzieli taką? No to brzmi jak jakiś oksymoron, ale no właśnie taka szkoła marzeń. No, może Aneta, ty bardziej jakby szkoła marzeń, bo jednak pracujesz w zawodzie. My jako uczniowie to tak bardziej dla nas, to jest paradoksalne, ale jaka szkoła marzeń? Tutaj pytanie do waszej dwójki jeszcze. Aczko zaczniesz? Bo ja to mam przemyślane. No, ja jeszcze nie mam, więc może ty zacznij. No i chciałabym, wiesz, gdzieś tam wpływać na to, czego ty potrzebujesz, bo ja mówię mogę mówić o szkole z mojego punktu widzenia, na podstawie moich doświadczeń, zarówno bycia uczennicą, jak i nauczycielką w różnych szkołach. Przede wszystkim zaczęłabym od góry, bo uważam, że ryba psuje się od głowy, więc od dyrekcji. Mhm. Jest inna rola dyrektorów. To nie jest osoba, która ma władzę i której wszyscy muszą być poddani. To powinien być świetny menadżer, który zespala zespół. I zespół nie tylko nauczycieli, ale także uczniów. Że daje się im przestrzeń. Jeżeli się robi samorządy uczniowskie, to nie dlatego, że pozwala się im powiesić plakat. Tylko żeby oni... Młodzi ludzie w samorządach mogli decydować chociażby o tym, jaka jest długość lekcji, bo też mają na to wpływ. Tak. Przede wszystkim uczyć ich, jakie są ich prawa. Dlaczego dopiero my napisaliśmy chociażby tę prośbę, ten wniosek, powołując się na artykuł z Konstytucji 61 tak. Do informacji publicznej, że chcemy takich informacji uzyskać, skoro kampania przeciwko podręcznikom trwa już tyle miesięcy? I tego podręcznika. Dlaczego w sensie nikt o tym nie napisał do tej pory? Dlaczego nikt nie zauważył, że czarnych mógł złamać prawo, dopuszczając ten podręcznik? Tak, że w ogóle czego się nie mówi w szkołach, no teraz tym bardziej się nie będzie mówiło, bo na HiCie nie będzie się mówiło pewnie o Konstytucji, tak jak się mówi o niej na WOS-ie, że ludzie mają prawo wiedzieć i mają prawo pytać i mają wpływ na przestrzeń, w której funkcjonują. Tak jak i samorządy uczniowskie mogą bardzo dużo zrobić w szkole, jeżeli się im pozwoli, a nie że oni mogą zrobić sobie raz na przykład w roku dzień, który będzie, nie wiem, wszyscy przyjdą w piżamach. To jest żadna wolność dla młodych ludzi, ale że im się nic nie daje, a daje się kawałeczek, to wszyscy są zachwyceni. I tak też dyrektorzy działają, jeżeli chodzi o nauczycieli, tak już zresztą o tym mówiłam. Mhm. Nauczyciele się nie edukują, więc moim zdaniem powinien być też mimo wszystko wymóg tego, żeby jednak się dokształcać, jeżeli chce się być nauczycielem. Ja wiem, że jest z tym problem, no bo się nie opłaca ci poświęcać energii za marne pieniądze, jakie są w tym zawodzie. To już jest inna kwestia. A nie masz też tej perspektywy, że jak się douczysz, to więcej zarobisz? To jest zabawne, tak? Bo mówi się młodym ludziom, ucz się, to będzie ci się łatwiej żyło. A sam jako nauczyciel jesteś dowodem, że jednak nie. Mhm. Tak? Więc no przede wszystkim, żeby jednak robić to, co cię interesuje w życiu i co sprawia ci radość. I żeby też takie było nastawienie w szkole, a nie, że nauka jest jakąś opresją, czymś, do czego musisz się zmuszać, bo to wcale nie tak. To powinno być coś, co cię kręci, coś, co sprawia, że bardzo chcesz wiedzieć. Tak? Jeżeli jesteś zafascynowany krewetkami, świetnie, rób projekty o krewetkach, tak? Żeby była przestrzeń na to, żeby rozwijać własne zainteresowania. Mhm.
Też szkoła, tak jak zresztą w wierszu Tuwima, uczy nas patrzeć na wszystko oddzielnie. Jak ci mieszkańcy w tych strasznych mieszkaniach, straszni mieszczanie, wszystko widzą oddzielnie. Powinno się łączyć te przedmioty. No, ten hit, czy WOS, czy historia i polski mają wiele tematów wspólnych i można to łączyć i uczyć blokowo. Wtedy nie ma narzuconego podziału na przedmioty. Naprawdę nie trzeba tego robić. Jeżeli zespół byłby zespołem, jest w stanie się dogadać i współtworzyć dany temat. Uczyć problemowo. Nie mamy narzuconego koszmaru chronologii. Chronologia jest ważna, żeby młodzi ludzie mogli sobie poukładać, co było po kolei w świecie, ale ważne jest uczenie problemowe. I żeby do tego podejść, żeby uczyć też kontekstowo, żeby można było łączyć chociażby w tej rozmowie naszej dzisiaj nagrody Nike, tak? To trzeba jednak takiego spojrzenia kontekstowego z zewnątrz. I takiego myślenia nie uczy szkoła współczesna w Polsce, bo uczy wszystkiego właśnie oddzielnie. Kiedy się pytam przy omawianiu romantyzmu młodych ludzi, co to mogło się wydarzyć w 1830, to nie wiedzą, ale jak pójdą na historię, to już by dowiedzieć, no bo wtedy włączają inną klapkę. Mhm. Tak? Ale wtedy już nie wiedzą na przykład, co się działo w literaturze romantycznej. Już tego tylko, że zrzuca się to w ogóle jeszcze na uczniów, że no co, to nie pamiętacie? No na historii, no tak. Jakby zrzuca się na uczniów, że oni mają to wszystko odseparowane. Tak. A tylko jeszcze wrzucę, żeby rozmawiać na przykład o katastrofie klimatycznej czy o uchodźcach, to jest świetne, żeby ogarnąć to właśnie w nauczaniu blokowym, bo tu jest i historia, i fizyka, i kurczę, i geografia, i WOS. Biologia. Tak. Więc zdecydowanie możemy uczyć, że ta szkoła też nie musi być związana z tym, że muszą wszyscy siedzieć ciągle w ławkach i tak samo ten układ jest przerażający, jest szef z przodu i wszyscy siedzą grzecznie, tak? Nie tak się uczy, można siedzieć w kółku albo na podłodze, można siedzieć w parku, zresztą w ogóle się nie mówi o różnorodności uczniów, tego jakie są ich potrzeby, że jedni są słuchowcami, drudzy są wzrokowcami, a inni muszą machać nogą, tak jak ja wiecznie musiałam machać nogą i bujałam się na krześle, za to też dostawałam ochrzan, że przecież za chwileczkę upadnę. Tak, ja wiem, że upadnę, ale jak upadnę, no to jest moje doświadczenie, tak? Ale ja muszę się ruszać, bo inaczej nie jestem w stanie się skupić na tym, co ktoś do mnie mówi. Że w ogóle tego się nie bierze pod uwagę, jesteś po prostu niegrzecznym, albo co gorzej, takie żywe dziecko, bo lepsze by było martwe w szkole, wiadomo. Tak? Więc też nie ma przestrzeni dla ludzi i ich do kwestii poznawania, zdobywania wiedzy. A już o osobach atypowych to w ogóle, bo przecież państwo nam daje bardzo fajne narzędzia. To znaczy każda osoba, która dostarczy orzeczenie do szkoły, to nie, że szkoła dostaje pieniądze jeszcze z gminy, nawet do 6 tysięcy miesięcznie na dziecko, żeby zorganizować zajęcia rewalidacyjne, zajęcia psychologiczne, żeby rozwijać kompetencje społeczne, a dodatkowo bywają szkoły, że jeszcze są płatne przy okazji, bo często w szkołach publicznych osoby z orzeczeniem nie czują się zbyt dobrze, bo są tłamszone i potrafią się dopasować. Więc nie, że rodzice płacą, jeszcze państwo płaci na szkołę. No i to jest uregulowane. To znaczy teraz od 2 lat jest tak, że pieniądze nie spożytkowane na dane dziecko muszą zostać zwrócone gminie. Musi być jakiś dowód. Ale jesteśmy w szkole, a w szkole ważne są podpisy i papierki. I da się to podpisać, a dziecko nie korzysta z tych zajęć. Słuchaj, no i w tym momencie wjeżdża cała na biało Konstytucja RP z artykułem 61. I skoro wiemy, że są dzieciaki z orzeczeniem i szkoła jakieś śmieszne papierki nieistniejące potwierdza, znaczy w papierkach przedstawia rzeczywistość, która jest nieprawdziwa, no to bach! Robimy to, co zrobiliście, czyli i każdy może to zrobić, tak? Nie tylko 16-latek, bo każdy ma prawo do informacji. I rodzic czy nie rodzic, czy ktokolwiek, czy się uczy w tej szkole, czy nie, odpytujemy szkołę, wysyłamy wniosek i pytamy, bardzo proszę o wydatkowane pieniądze z tego tytułu, tak, o którym właśnie teraz opowiadasz. I kontrolujemy, czy szkoła nie przeszmalcowała tych pieniędzy. Oczywiście to brzmi też ładnie, bo szkoła będzie też uderzała z drugiej strony, to znaczy nauczyciel jako wychowawca czasami klasy też oberwie od dyrekcji za to, że pozwolił na to, żeby na przykład podpisał się pod danym podaniem, to będzie miał mniej godzin na przykład za karę, więc to jest takie sprawdzanie, kto ma większą władzę cały czas, bo zawsze możesz odejść, tak, i możesz nie mieć pracy, pamiętaj, czyli za co opłacisz kredyty? Tak? I to jest taki bat na nauczycieli, który powoduje, że oni
spuszczają głowy, narzekają, ale godzą się na łamanie ich praw. Ich praw, praw uczniów. Więc szkoła jest miejscem patologii, to zdecydowanie. Więc to, co bym chciała zrobić, to przede wszystkim uczyć o prawach i uczyć, skupiać się na zainteresowaniach. Są szkoły, przecież my nawet nie mamy narzuconego podziału, że taki i taki rocznik to musi być trzecia klasa, taki i taki rocznik musi być czwarta klasa, bo tak jak działają różne szkoły, jest też szkoła dobrej edukacji, to tam się działa, są grupy wiekowe, wszyscy uczą się od siebie. I na zasadzie projektów jest mentor, taki tutor, który mówi, czym można byłoby się zająć, ale on nie mówi, nie robi wykładu, tylko każe szukać ludziom w różnych pracujących razem, czy 16-latkom i 15, i 14, i 13. Każdy z nich ma pomyśleć, co by można było zrobić w tym temacie, czyli też takie uczenie międzypokoleniowe. To jest bardzo potrzebne, a nie, że my siedzimy wszyscy w tym samym etapie, bo jedyne, co nas łączy, to to, że urodziliśmy się w tym samym roku i to jeszcze kiedyś w tej samej dzielnicy. Tak? Tylko można łączyć się zainteresowaniami. Można wybierać sobie rozszerzenia. Tak? Opracowywać wszystko na poziomie ogólnym w młodszych klasach, a później już się specjalizować. W ogóle jest bardzo mało tej wiedzy ogólnej. Tak jak już tutaj Elina mówiła, ludzie średnio wierzący, albo uznający się za wierzących, nie wiedzą, czym jest środa popielcowa. To, co się dzieje a propos religii chociażby i wiedzy ogólnej na języku polskim, kiedy się omawia Biblię, bo się omawia ją, ale jako tekst literacki, który miał wpływ na mam mnóstwo motywów i kontekstów na późniejszą rozwój literatury i myśli człowieka, to ludzie są w szoku, chociaż są wierzący często, że tam są takie rzeczy zapisane. No, to znaczy, to nawet się wszędzie myślimy, że mamy społeczeństwo katolickie, ale ludzie nie znają tego, co jest zapisane ani w Starym, ani w Nowym Testamencie. Więc takiego poznawania świata, wychodzenia poza budynek szkoły, dla mnie to jest ważne, żeby uczyć się w przestrzeni naturalnej, typu w parkach, to też inaczej będzie na nas wpływało, żeby zobaczyć, że można wszędzie czerpać tę wiedzę. Kiedy idziesz do parku, to można zrobić świetną lekcję biologii, tylko niech każdy, niech poszuka czegoś na inny temat, jak się na przykład rośliny oraz owady przystosowują do otoczenia, tak, żeby tego szukał, żeby też tak badawczo wprowadzać. To oczywiście żaden z tych pomysłów nie jest nowy. To było, tylko że szkoła lubi działać schematycznie, bo w schemacie wszyscy się odnajdują, po prostu. Takie jest wrażenie. A jak patrzymy na nas, jak ty mówisz, że byłeś nawet kryminalistą szkolnym, ja, która nigdy nie mogłam zrozumieć, dlaczego moje błoto na moich butach jest inne od błota nauczycielki i nie chciałam zmieniać obuwia, bo nie rozumiałam tego, nikt mi tego nie wytłumaczył, było powiedziane wprost. Co wolno wojewodzie. Tak. Tak, więc szkoła, która szanuje i działa bez podziałów. Znaczy bez podziałów na to, że jest guru dyrektor jeden, czy dyrektorka, mhm. i są jego poddani, którzy mają swoich poddanych. Żeby rozwalić taki układ, że szkoła powinna być miejscem, w którym my razem przychodzimy, dlatego że czerpiemy z tego miejsca radość i inspirację do własnych poszukiwań, tego jak chcemy się rozwijać w życiu. Co się da zrobić? Naprawdę to się da zrobić. Jest mnóstwo szkół świetnych, autorskich, eksperymentalnych, oczywiście muszących działać poza programem. Tak, są leśne przedszkola. Dzieci cały rok mają zajęcia w lesie. Są namioty. Super. I to jest świetna sprawa, to się da zrobić, tylko to jest nadal minimum i nadal dla tych, dla których na to stać. No i tutaj znowu chodzi o pieniądze. Teraz Maciek. Jak krócej. Maciek, ja już tak, koniec, przepraszam. Przede wszystkim, żeby szkoła była współtworzona z osobami uczniowskimi. To są takie podstawy, ja nie wymagam naprawdę dużo, żeby nie było w niej wykluczeń, nie było miejsca na jakieś straszne uwagi ze strony nauczycieli, żeby to była szkoła bez oceniania, nie tylko w kontekście edukacyjnym, tylko po prostu bez oceniania osób. I chyba przede wszystkim, żeby osoby uczniowskie, osoby nauczycielskie wychodząc z tego budynku nie musiały parafrazować wiersza Tuwima też. Pocałujcie mnie wszyscy w dupę. Fajnie by było. Tak. Alina? Mi jest ciężko w takie podsumowania, więc ja miałam inną myśl, ale już ją zapomniałam. Słuchajcie, że jest takie światło nadziei, bo właśnie Aneta mówiłaś o tym, że są takie szkoły, tylko że nie wszystkie
to są te takie poza systemem. Nie wszystkie są prywatne. Jest ruch Budząca się Szkoła, który prowadzi dr Marzena Żelińska. Placówek prowadzonych przez organy samorządowe, publiczne, zwykłe szkoły, które po prostu jakby otwierają oczy, przecierają oczy, zdejmują te folwarczne okulary, słuchają, co mówią ekspertki, eksperci o ocenianiu, o prawie, o przepisach i tak dalej, odkłamują tę rzeczywistość, którą sobie przepowiadaliśmy w pokojach nauczycielskich przez te lata, i nie zaglądaliśmy do źródła, czyli do prawa. Więc jest ruch Budząca się Szkoła i nie jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na prywatne placówki. Każda szkoła może to zacząć robić. No to jest, ale to jest duża praca mentalna, nie nad uczniami, tylko właśnie nad osobami, które są tam zatrudnione. To ja tyle. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo. Naszymi gośćmi w pierwszej części programu Nieco Jaśniej była Baba od Polskiego, czyli Aneta Korycińska, nauczycielka polskiego, blogerka edukacyjna, twórczyni właśnie bloga Baba od Polskiego. Ten 16-latek, proszę Państwa, który wygrał z Rydzykiem i który niedawno był 14-latkiem, tym 14-latkiem, Maciek Rauchut. No i Gorzowska, królowa Polski, specjalistka od dostępu do informacji, aktywistka, Alina Czyżewska, naszymi gośćmi. Producentem programu jest Małpiak von Małpol, a my widzimy się za chwilę, proszę Państwa, z Maciejem Sokołem. Nadal pozostajemy w temacie szkoły. Będziemy rozmawiać o inicjatywie zapoczątkowanej przez ruch Wolna Szkoła, z której Maciej jest. Będziemy mówili o mapie szkół wolnych od shitu, to znaczy hitu. No tak to się pisze, że to jest i shit. Droga, by podłoga była dalej, a chmura...
opowieść o patentach, które na nas ma los, który potyka nam szczęścia, pęta pod nos, ale w każdym zaklęta jest kość. Zostaje w gardle jakość, bywa kością niezgody, rodzi w nas złości, przynosi dowody, że nic nie jest jak powinno być i powody, by życia nie śnić. Dla mnie to bzdury, po sobie widzę, że niebo może być blisko i bliżej, że każdy miesiąc, tydzień i dzień może być jak najpiękniejszy sen, więc śmiało zmień swe życie, wiedz dokąd pędzisz i weź się za siebie, zamiast narzekać i ględzić. Zawsze jest dobry czas, mówił duże P w twoją myśl jeden raz. Panie Janie, wiem czasami co zrobić, kiedy życie znów odcina mi nogi, kiedy chciałem jak najlepiej, ale wszystko znów jest źle. Myślę, po co znowu wchodzić w tę grę, czy nie rzucić tego w diabły i nie popłynąć z prądem, jak śnięte ryby albo ci, którym tak zwany zdrowy rozsądek odpowiedziałby się nie wychylać, iść tam gdzie tłum. Lecz ja nigdy nie umiałem pozbyć się moich marzeń, bezkrytycznie robić tego co bezdusznie każe. Albo coś, albo ktoś, bo słyszę w głębi mnie. Słuchaj uczuć, myśli, walcz, a nie będzie źle. 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 O Januszku. Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek terra bardziej kognita. Każdy wtorek od 19:00. Nieco jaśniej w Uniwersytecie Obywatelskim, druga godzina programu. Państwo mogą być trochę zaskoczeni. Zdążyłem przejechać do siebie z redakcji, gdyż dzisiaj w takich warunkach odrobinę polowych nagrywamy. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak. Producentem programu jest Małpiak von Małpol, za sterami do spółki Maciej Karnas i Michał Lalak. I czemu się tutaj dzisiaj spotkaliśmy? Już w pierwszej godzinie się Państwo dowiedzieliście. Mija tydzień, no tak circa about, trochę więcej, mija tydzień od rozpoczęcia roku szkolnego. Jest to rok dosyć wyjątkowy, tak jak już mówiłem, jest to rok spuszczenia ministra edukacji, pana Przemysława Czarnka, ze smyczy. Mamy podręcznik do hitu i właśnie o nim będziemy teraz rozmawiać, ponieważ będziemy rozmawiać o mapie szkół wolnych od shitu. Mapa powstaje z inicjatywy ruchu Wolna Szkoła. Naszym gościem będzie Maciej Sokół, właśnie z Wolnej Szkoły, i z nim porozmawiamy o hicie, o shicie, o bullshicie i o Wolnej Szkole, o tym, co z tą szkołą dalej. Zapraszam Macieja do studia. Dzień dobry Państwu i witam Ciebie, Kornelu. Dobry wieczór, Macieju. No i cóż, gratuluję świetnej inicjatywy i tak jak zapowiedziałem, opowiedz nam o mapie szkół wolnych od shitu, shitu. Jak czytać w ogóle? O, jak czytać i czym jest ta mapa? Czy można czytać z angielska shit? No i też młodzi ludzie chętnie też tak czytają, ale jeśli chcemy, też można
z Polska, z hit, a nazwa bierze się od tego, że jest to subiektywna historia i teraźniejszość. Czyli to, co wysmażył nam właśnie pan Roszkowski, no na polecenie pana Czarnka, bo to my też tak gdzieś tam widzimy, że to jest taki podręcznik, oczko w głowie pana Czarnka, on się zaangażował w promocję tego podręcznika, co w ogóle wykracza poza kompetencje ministra edukacji. A co was w tym podręczniku zdenerwowało? Takie dosyć oczywiste pytanie zadaję. Czy zdenerwowało nas to, że no wprost mówiąc, ten podręcznik jest takim narzędziem partii rządzącej do tego, żeby przedstawić swoją wersję historii, faktów, historii najnowszej, ale właściwie to jest cały światopogląd, bo ta książka jest jedną wielką gawędą. Ona właściwie obejmuje ten pierwszy tom, który się ukazał, obejmuje okres do 79 roku, ale też wychodzi też w przyszłość, bo też zahacza, tak jak pan Roszkowski mówi, o laboratoria w Chinach, które produkują te dzieci, których nikt nie będzie kochał, i o strajk kobiet, i o przeróżne rzeczy, więc jest to taka jedna wielka gawęda, no ale najbardziej wkurzające, bulwersujące i niedopuszczalne jest to, że jest to po prostu takie narzędzie, którym partia chce sobie przecierać szlak wśród młodych odbiorców, chce no, kształtować światopogląd, wpływać na to, bo jeśli to będzie książka, która obowiązuje w szkole, podręcznik, z którego korzystaliby uczniowie, nauczyciele, no to siłą rzeczy, żeby zaliczyć jakąś klasówkę, jakiś sprawdzian, no to trzeba będzie po te treści sięgnąć. Wiesz, na szczęście, co zresztą pokazujecie w swojej akcji w mapie szkół wolnych od shitu, widać, że nauczyciele, dzięki temu, jak jest na szczęście skonstruowane w Polsce nauczanie, mogą ten podręcznik obejść. Jak rozumiem, też mapa, którą tworzycie, ma pokazać, co ma właściwie pokazać, że tych szkół, które będą korzystały z tego podręcznika, jest niewiele, tak? Tak, my chcieliśmy, tworząc tą mapę, skonfrontować to, co pan Czarnek mówi i jakie piękne wizje roztacza, z tym, jakie jest rzeczywiście podejście do tego podręcznika wśród nauczycieli, wśród dyrekcji szkół, ale też wśród opinii publicznej. I ten podręcznik został zatwierdzony do używania przed czy w trakcie wakacji. I no już jakby było wiadomo, też szkoły mogły się decydować na używanie tego podręcznika. No jednak większość szkół tego nie zrobiła. I jakby pomysł z mapy to był pomysł po prostu, żeby powiedzieć sprawdzam, tak? I była to taka, cała ta inicjatywa to była taka mrówcza praca, którą zaczęli aktywiści wolnej szkoły, bo polega takie wprowadzenie mapy na tą szkołę, opiera się na oficjalnych danych ze szkoły. Każda szkoła na swojej stronie internetowej publikuje wykaz podręczników, którymi będą się posługiwać nauczyciele. No i właśnie z tych takich wykazów korzystaliśmy, więc aktywiści wolnej szkoły sprawdzali po prostu szkoły w swoich regionach i no to była taka mrówcza praca. Potem też gdzieś tam jakśmy to ogłosili i wyszliśmy z tym do ludzi, no to też zaangażowaliśmy w to obywateli, także ludzie też mogli sobie na takiej mapie sprawdzić swoją szkołę, ale również wprowadzić dane, bo to też było możliwe. No i jakby też chodziło nam o pokazanie skali tej niechęci do podręcznika. Podręczników zaczęło się też
robić głośno. No w każdym razie było tak, że szkoły tworząc te wykazy mogły zdecydować się na podręcznik Roszkowskiego. Nie było jeszcze wtedy jakby informacji wystarczających o innych podręcznikach, które również powstały i jeszcze jeden nadal powstaje. Czyli był jakby wybór między podręcznikiem Roszkowskiego a taką niewiadomą, tak? Bo innych opcji nie było specjalnie. No i jakby w takiej sytuacji no taki jakby też finalne dane z tego, co nam się udało zebrać, bo ta akcja, ten taki etap tej akcji, jakby tak jak myśmy to widzieli, jest w tym momencie zakończony. Myśmy zakończyli tą akcję 31 sierpnia z momentem rozpoczęcia roku szkolnego. No to wyniki tego sprawdzania są takie, że 2,7% szkół spośród sprawdzonych przez nas szkół zdecydowały się na wybór tego podręcznika. Szkoły w większości no, decydowały odłożyć tą decyzję do września, bądź też nie było takiej jasnej informacji w wykazie. No więc tak to wygląda. Tak wygląda skala poparcia dla podręcznika Roszkowskiego w polskich szkołach. Myśmy nie zdążyli sprawdzić wszystkich szkół, to też jasno zaznaczam. Sprawdziliśmy ponad 2360 placówek liceów i techników, bo tych szkół to dotyczyło. I nie tylko szkoły, chociaż te szkoły są bardzo istotne. To jest bardzo istotny kontekst. Ta mapa robi robotę dzięki temu, że pokazuje, że nawet szkoły nie chcą się słuchać ministra, co trochę przypomina o tym, że szkoła może być wolna. Ale nie tylko szkoły biorą sprawy w swoje ręce, no bo weźmy rozpoczęcie roku, tak, weźmy młodzież z Mysłakowic, tak? Co myślisz o tym występie, kiedy stanęli po drugiej stronie tam, gdzie Czarnek przyjechał, tak? Czarnek przyjechał rozpocząć rok i usłyszał, że to shit, że ściska wszystkim shit. Tak jak mówiłeś, przepraszam za wyrażenie, młodzież lubi anglicyzmy. No ja jestem zbudowany taką postawą młodzieży z Mysłakowic i no ja bym się osobiście cieszył, gdyby mój syn jakby był w tej grupie osób protestujących. No to jest tak, że szkoła to są trzy filary tak naprawdę. Przede wszystkim uczniowie, nauczyciele, rodzice tak w tle, tak ja to widzę. No i to fajnie, że młodzież właśnie w tym wieku zabiera głos. Nie widzę nic złego, nic na co można by się oburzać w wypowiedziach, w skandowanych hasłach przez młodzież. No, taki protest uliczny też ma swoje prawa i przekleństwo shit, nawet jak jakby też to odbieramy. No w tym sensie tak odbieramy to, co to znaczy po angielsku. No to jest to myślę, że w granicach takiej formy wypowiedzi na demonstracji. Więc no ja byłem zbudowany jakby tym takim powitaniem. No i gdzieś tam to przede wszystkim cieszy mnie to, że też ludzie w różnych miejscach jakby Polski też jakby budzą się i no i widzą to takie traktowanie też przez obecne władze i tutaj władze mam na myśli też w szkole, że właśnie delegacja ważnych osób z PiS-u przyjeżdża sobie do jakiegoś tam miejsca, zrobić sobie fajny PR i tak naprawdę gdzieś tam się na tym lansuje. Ja śledzę media społecznościowe ministra Czarnka i on jest bardzo aktywny w tym. On jest bardzo pracowitym człowiekiem, tylko jedyne, co on robi, to jest właśnie PR, lansowanie się i taka samopromocja. Jest bardzo aktywny,
tylko że w ogóle nie zajmuje się problemami polskiej szkoły. Twierdzi, że ich nie ma. Wiesz, Renata Kim z Newsweeka w tym tygodniu pisała jeden z dwóch okładkowych tematów państwu. Też polecam, co w Newsweeku piszą. Nie mam tu gazety pod ręką, bym państwu pokazał. Tematem jest oczywiście szkoła. Okładka to jest taka wycinek tablicy szkolnej pomazanej kredą, gdzie również widnieje nazwisko i słowo propaganda, nazwisko Czarnka i propaganda. I to tak ci wtrącę tylko właśnie, Macieju, że redaktor Kim pisze o tym, że Czarnek w ten PR to skumał, że trzeba tak PR-ować już gdzieś na poziomie tak naprawdę studiów. Bardzo ciekawy tekst, też wszystkim polecam do przeczytania, skąd się ten Czarnek w ogóle wziął i o co tam chodzi. Ale tak już jak zeszliśmy za przeproszeniem na młodzież, Macieju, chciałbym cię też zapytać, trochę jako aktywista, trochę jako rodzica, jak ty w ogóle oceniasz poziom świadomości, bo nas ta młodzież, przepraszam znowu za swój francuski, imponuje nam tym, że wyszła, tak, że się buntuje. No więc niech będzie to taki zalążek właśnie do takiego jakiegoś, nie wiem, twojego spojrzenia na to, tak? Czy to jest zjawisko odosobnione, czy powinniśmy się cieszyć, czy to jest raczej, nie wiem, może być może normalne, nie wiem. Chcę poznać twoje zdanie. Wiesz co, ja teraz trochę właśnie wchodzę w świat młodzieży w taki dziwny sposób, o którym bym jeszcze nie pomyślał z pół roku temu, ale jestem aktywny teraz na TikToku i też prowadzę TikToka Wolnej Szkoły. I też no przez to siłą rzeczy jestem, oglądam i też patrzę, co młodzi ludzie robią, myślą, publikują. I no powiem ci, że no myślę sobie, że nasza młodzież shitu nie kupi. I tak obserwując sobie właśnie na podstawie TikToka postawy młodzieży, to młodzież się o tym hicie bardzo wymienia informacjami. To jest temat popularny, to jest temat do beki. I oni też jakby doskonale wiedzą, jakie tam są fragmenty tekstów, a że hit i Rożkowski i stojący za nim Czarnek, to jest... Oni nam nie proponują takich jakby nawet dyskretnych manipulacji tą historią. Oni nam proponują jakby taką swoją wojnę kulturową, przedstawienie nam zupełnie innej wersji, takiej mocno katolicko-prawicowej, tego, jak wygląda nasza rzeczywistość. To jest, no dla mnie to jest jakby jakieś takie trochę science fiction, a dla ludzi młodych, którzy się wychowali w Europie, w Unii Europejskiej, którzy są przyzwyczajeni do europejskich wartości, do tego, że wybierają, że oni decydują, to myślę, że to jest tym bardziej jest to takie oderwane od rzeczywistości. Myślę, że jak młody człowiek sobie czyta takie wersy z tego hitu, no to jest jakaś abstrakcja, to jest coś, czego on nie może kupić to nie jest, myślę, że taka książka to jest fatalna metoda, żeby w ogóle zmienić myślenie, jakby młodych. I tutaj ja gdzieś tam jestem zbudowany pod postawami młodych ludzi. Myślę, że młodzi ludzie to są Europejczycy, bardziej nawet niż moje pokolenie, twoje. Oni tą wolność mają... mają we krwi, no to jest dla nich bardziej naturalne i te wartości myślę, że będą ich ciągnąć na zachód. No taką mam nadzieję. Jeszcze co do tych, mówiłeś o tych właśnie takich też takich ogniskach oporu jakby wobec PiS-u, to też jakby chciałem zaznaczyć też, że my też jako rodzice aktywni no jest prowadzona przez nas, przeze mnie, jeszcze parę osób, grupa facebookowa
jestem rodzicem i jestem przeciwko Lex Czarnek. To jest grupa, która jeszcze powstała, kiedy ta nieszczęsna ustawa była procedowana i była blisko wejścia. I tam też, no też poleciała ta informacja o Mysłakowicach i ja też jakby zachęcam do wchodzenia na tą grupę, do dołączenia. I tam takie informacje o takich delegacjach pisowskich jakby chętnie przyjmujemy, chętnie będziemy też szerzyć dalej, żeby ten opór społeczny był, tlił się. To przypomnij mi jeszcze, przypomnij nam jeszcze raz, jakie grupy warto odwiedzić. Mhm. To jest to grupa taka dedykowana dla rodziców, ale wiem, że tam też różne inne osoby zaglądają, nie trzeba być rodzicem, ale osoby na pewno, które gdzieś tam się trochę edukacją interesują i jej losem w Polsce. To jest grupa Jestem rodzicem i jestem przeciwko Lex Czarnek na Facebooku. No i też jakby takie newsy opozycyjne wobec ministra Czarnka i takich działań, które mają na celu ratowanie i zachowanie tego, co jeszcze zostało, a kiedyś mam nadzieję odbudowę polskiej publicznej szkoły, to tutaj takie newsy znajdziecie na stronie Wolnej Szkoły, na Facebooku, Instagramie, no i teraz też na TikToku. A powiedz mi, dużo z tej szkoły zostało jeszcze? Mam tutaj ogląd z różnych stron, można powiedzieć, i trochę jest tak, że zależy, kogo się słucha. Bo kiedy słucham moich dzieci, jakby teraz jest też taki moment początku roku szkolnego, jakby zaczynamy od nowa, to dla moich dzieci jakby się teraz jakby wiele nie zmieniło. Nic nie ma jakiegoś nagłej zmiany, jakiegoś kryzysu, jest po staremu. Dzieci mają w miarę fajny ten plan lekcji, jakby nie ma jakiegoś tam pogorszenia na razie widocznego. Inaczej jest, jak się słucha grupę rodziców. Tutaj jakby też mam dużo więcej różnych głosów. No to tutaj też odczuwalne są jakby też takie symptomy tego kryzysu, o którym się mówi, choćby właśnie w tych planach lekcji, tak, że wielu uczniów ma ustalone plany lekcji, które są dziwne. Wynika to z tego, że też są często łatane, że są niedobory nauczycieli, więc na przykład dziecko ma jednego dnia po 8-9 lekcji, drugiego 4, czy zaczyna jednego dnia o 15, a drugiego dnia zaczyna o 8 czy 9. Więc jest to taki dosyć duży rozstrzał i w sytuacji, gdzie dzieci są szczególnie młodsze, to jest takie też trudne dla rodziny do ogarnięcia. Więc jeśli chodzi o rodziców, to też jakby takie pewne symptomy gdzieś tam tego kryzysu docierają. Najwięcej jakby rzeczy takich krytycznych słyszę od tych, którzy znają tą szkołę jakby od kuchni, od nauczycieli, tak, bo słychać właśnie takie głosy o tych realnych problemach, tak, a te realne problemy to przede wszystkim niedobór nauczycieli, to, że podobnie jak ze służbą zdrowia jakby się stało, że nauczyciel to też przestał być zawód prestiżowy, bo ani to jest zawód, którym się dobrze zarabia, ani nie jest to zawód, który ma prestiż, ma jakieś uznanie społeczne. Niestety ten hejt w 2019, co jakby też tam wyszło z maili Dworczyka, ten hejt jakby też podsycany, tak, i pewnie gdzieś tam sterowany przez rządzących, on gdzieś tam celnie uderzył w nauczycieli i jakby ludzie często przejęli te słowa PiSu, które
PiS sączył przez telewizję publiczną i gdzieś tam te słowa zostały u wielu ludzi. No i tu jest też taki problem, że niewielu młodych ludzi wybiera ten zawód nauczyciela jako swój przyszły zawód, no podobnie jak w służbie zdrowia, tak? Niewiele jest pielęgniarek, tak? I nauczycielstwo stoi też na takich nauczycielach, którzy są już wiekowi. Ta średnia wieku w tym zawodzie jest wysoka, tak? I teraz jest to też tak łatane bardzo często nauczycielami emerytami, którzy już mają prawo do emerytury, ale też to, żeby gdzieś tam zapewnić zajęcia, to gdzieś tam też nie odchodzą z pracy. Niewiele osób też wie, że bardzo duża część nauczycieli pracuje ponad jeden etat. Tak naprawdę oni, żeby finansowo wychodzić nieźle na swojej pracy, no są zmuszeni, żeby pracować często ponad etat. I na tym też jakby dzięki temu jakby te plany lekcji w wielu szkołach dalej da się połatać. Tak, że gro nauczycieli pracuje ponad etat, czyli ponad te 18 godzin przy tablicy, no ale to do tego wchodzą jeszcze te godziny merytoryczne, przygotowanie, sprawdzanie pracy i tak dalej, kontakty z uczniami, więc to de facto tam tak jak liczono, to wychodzi też około 40 godzin, taki etat nauczycielski. Więc tu są te problemy kadrowe, oprócz tego problem z osobami z Ukrainy, z uczniami, uczennicami z Ukrainy, gdzie nie było żadnych systemowych rozwiązań wprowadzonych przez polskie szkoły, przez Ministerstwo Edukacji i spadło to na polskie szkoły. To będzie duże też obciążenie, które może powodować i pogorszenie takiej jakości edukacyjnej i dla dzieci polskich, i dla dzieci ukraińskich. Więc to są takie duże problemy, gdzieś tam o których mówią nauczyciele. Też czymś takim, co jakby jest bolesne, jest to, że nauczyciele odchodzą też z zawodu. I to jakby wiem, że też tych nauczycieli, którzy pracują, którym bliska jest edukacja publiczna, żeby była w Polsce edukacja publiczna na dobrym poziomie, to bardzo boli. Ten ruch odchodzenia ze szkoły jest naprawdę teraz duży. To myślę, że w tym roku szkolnym jakby też poczują to i uczniowie, i również rodzice, bo na przykład okaże się, że nie ma fizyka w naszej szkole i przez pół roku nie będzie fizyki, bo po prostu nie ma, nie da się go znaleźć, tak, na rynku pracy. Przerażająca wizja. Macieju, powiedz nam na koniec jeszcze o wolnej szkole, o ruchu, w którym jesteś. Po pierwsze, kiedy się sformalizujecie? To jest pytanie, które mnie bardzo interesuje, bo to już chyba ten czas, bo jesteście ważną inicjatywą i dobrze by było, żebyście zostali jako ta inicjatywa na mapie aktywistycznej Polski. No i po drugie, co dalej? Co dalej z wolną szkołą? No jeśli chodzi o wolną szkołę, no to dalej to dalej działamy w takiej formie, luźnej. Natomiast co do formalizacji nie. No to zobaczymy, tak? Nie będę tutaj zdradzał, to też jakby wszystko przed nami. Zobaczymy, co los przyniesie. Natomiast to też ta nieformalność i też taka otwartość i szerokość tej akcji, to też jest jej siła, bo wolna szkoła to oczywiście jest tam jakiś tam sztab ludzi, ale to też są wszystkie organizacje, które gdzieś tam z nami współpracują i które chętnie to logo wolnej szkoły jakby przyjmują, też firmują, bo zgadzają się z tymi podstawowymi rzeczami, o których wolna szkoła mówi. No teraz tym takim głównym celem jest ratowanie po prostu tych
tych ruin, które zostały z polskiej szkoły. No zawsze lepiej jakieś to zaplecze pewne ocalić, bo potem łatwiej będzie budować na nowo. No ale to ratowanie gdzieś tam przed tym totalnym zniszczeniem, no to no musi się odbyć w ten sposób, że obecna władza, no nie widzimy tego, żeby szkoła mogła być naprawdę wolna i dobrej jakości pod rządami obecnie panującej władzy. To nie ma nic wspólnego z dobrą szkołą. Ta władza chce szkołę podporządkować, zrobić sobie z niej po prostu narzędzie do indoktrynacji i wychowywania przyszłych pokoleń, które będą posłuszne i nie zadające niewygodnych pytań. Jeśli chodzi o przyszłość ruchu, no to głównie no, mamy ręce pełne roboty, tak? Wrzesień jest takim gorącym miesiącem. Będziemy na pewno we wrześniu jeszcze, będzie o nas słychać. No my chcemy się w przeciwieństwie do ministra Czarnka przyglądać też tym prawdziwym problemom polskiej szkoły. No i właśnie chcemy się odnieść do tej słynnej też wypowiedzi pana Czarnka, on to często przytacza, że w polskiej szkole nie ma żadnego kryzysu niedoboru nauczycieli, że to jest tak, jakby w szkole 50-osobowej brakowało jednego etatu, czyli jednego nauczyciela, więc to nie jest żadna tragedia. I on taką historyjkę sprzedaje. No i my będziemy chcieli o tych wakatach też powiedzieć. Jak ta historyjka pana Czarnka sprawdza się w rzeczywistości? I pokazać, jak to wygląda w różnych konkretnych szkołach. Bo taka historyjka jest fajna, jeśli jakby ktoś nie ma konkretnych danych z konkretnych miejsc. Tak? To jest takie wyciągnięcie średniej. Więc to niewiele mówi, a jest fajną taką propagandową historyjką. No i o tym na pewno będziemy mówić już niedługo. Także proszę Państwa, bądźcie w nasłuchu i my też będziemy. Maciej nas na pewno jeszcze nie raz w nieco jaśniej odwiedzi. Bardzo Ci dziękuję za to, że wpadłeś dzisiaj z nami porozmawiać i bardzo dziękuję za Waszą robotę, za robotę wolnej szkoły. No i trzymamy kciuki za dalsze akcje i dalsze sukcesy. Dzięki i no, do usłyszenia kiedyś. Dzięki. Myślę, że już niedługo. Maciej Sokół z Wolnej Szkoły był z nami. No i cóż, powoli dochodzi, proszę Państwa, godzina 21 i musimy się już żegnać. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za poświęcony czas, za to, że byliście z nami, za to, że jesteście z Resetem, że wspieracie Reset, do czego też gorąco zachęcam, jeśli ktoś wpadł tutaj pierwszy raz i mu się podobało. I cóż, pamiętajcie o tym, żeby na rower nosić kask, to ratuje życie. Życzę Wam tym samym bezpiecznego weekendu i do usłyszenia i zobaczenia za tydzień w kolejnym Nieco Jaśniej w Resecie Obywatelskim. Dobranoc. Reset Obywatelski.